Otwieram 65. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest 16 radnych. Tym samym stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Heśmana. Witam panią mecenas, panią Halinę Marcinkiewicz, pana sekretarza, pana skarbnika. Witam prezesów spółek, dyrektorów zakładów naszego samorządu. Witam kierowników, szefów placówek oświatowych, wszystkich obecnych oraz media, w tym w szczególności telewizję kablową Barsat. Wysoka Rada, porządek obrad otrzymali panie i panowie radni w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pan radny Darski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja wysłałem propozycję dla wszystkich radnych, bo samorządy podejmują uchwały w obronie godności świętego Jana Pawła II. Chciałem się dowiedzieć, czy prezydium rady, czy jakakolwiek komisja nad tym tematem się pochyliła i czy to będzie dzisiaj ta uchwała w jakiś sposób omawiana, czy procedowana, czy uchwalona, czy przyjęta. Jutro jest posiedzenie, sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego i tam taka uchwała ma stanąć na sesji i chyba będzie przyjęta. Jak my się ustosunkowujemy do tej propozycji? Tam były trzy propozycje, które wysłałem wszystkim radnym. Dziękuję. Jesteśmy przy uchwalaniu porządku obrad. Pana propozycja odnośnie zmian porządku obrad, to mam rozumieć, czy jak to? Proponuję do porządku obrad wprowadzić przyjęcie stanowiska w obronie godności Jana Pawła II. Dobrze. Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie ma więcej uwag. Odpowiadając panu radnemu, na ręce przewodniczącego Rady Miasta nie wpłynęła żadna inicjatywa, jeśli chodzi o temat, o który pan porusza. Zatem wpisanie do porządku obrad czego tematu czy dokumentu, który nie istnieje, jest po prostu niemożliwe. Patrzę tutaj na panią mecenas, nie będę nawet pytał o to opinię, no bo nie możemy debatować nad czymś, czy procedować nad czymś, czego nie ma, i wprowadzać do porządku obrad czegoś, co nie istnieje. Jeśli więc nie ma więcej uwag do porządku obrad, stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę zaakceptowany w wersji zaproponowanej przeze mnie i którą państwo otrzymali w materiałach, i przystępujemy do jego realizacji. Jest punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 64. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony jest przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu? Uwag nie ma. Tym samym stwierdzam, że wyżej wymieniony protokół Rada Miasta przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego. Oddaję panu głos. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, goście zgromadzeni, mieszkańcy Bartoszyc. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym to jest od 2 marca do 30 marca bieżącego roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu bohaterów Westerplatte i parku miejskiego w Bartoszycach. Budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej, przebudowa ulicy Andersa. Pracownicy wydziału dokonali odbioru prac związanych z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Bartoszycach. Wydział gospodarowania mieniem i planowania przestrzennego. Przeprowadzono przetarg na zbycie udziałów nieruchomości położonej przy ulicy Nadłyną 15 w Bartoszycach. Nieruchomość niestety nie została zbyta. Są to udziały niestety. Wpłynęły dwa zgłoszenia do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu pod lokalizację ogródków gastronomicznych na Placu Konstytucji 3 maja. Przetarg odbędzie się 6 kwietnia bieżącego roku. Wydział techniczno-komunalny. Przygotowano projekt uchwały dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku.
Wymieniono uszkodzone dwie pokrywy studni miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej przy ulicy Andersa 14 i Prusa 4 oraz naprawiono 5 sztuk studni rewizyjnych przy ulicy Prus. Wydział nadal prowadzi sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Rozdysponowano około 250 ton paliwa stałego. W związku z wypowiedzeniem umowy na zakup energii elektrycznej przez firmę Elektra S.A. z Warszawy w grudniu 2021 roku gmina miejska musiała ogłosić kolejne przetargi na zakup energii elektrycznej, co w okresie od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku spowodowało wzrost ceny jednostkowej ponad 100%. Obecnie przygotowywane są dokumenty do wniesienia pozwu sądowego na kwotę około 1 400 zł. 14 marca 2023 roku pracownicy wydziału wspólnie z Komisją Gospodarki Miejskiej i przewodniczącym Rady Miasta uczestniczyli w prezentacji programu kompleksowej inwentaryzacji cmentarzy komunalnych w Bartoszycach wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania cmentarzami. Będą kontynuowane dalsze prace zmierzające do wprowadzenia systemu w naszej gminie. Ja nie byłem bezpośrednio na tej prezentacji, natomiast mam pełną informację dotyczącą tej prezentacji. Poszukujemy również innych firm i alternatyw, aby, no, uczciwie mówiąc, znaleźć system na tyle funkcjonalny, żeby on zadowalał mieszkańców, a na tyle tani, żeby zadowalał również budżet, czyli szukamy najtańszej opcji przy największej ilości tych możliwości, które dane programy posiadają. Złożono 4 reklamacje faktur VAT do firmy sprzedającej energię elektryczną, obciążające gminę i jednostki organizacyjne bardzo wysokimi cenami za zakup energii elektrycznej za okres miesiąc styczeń 2023, które o 300-400% przekraczały ceny umowne wynegocjonowane z firmą. Było to związane, mi się wydaje, że z błędem tak naprawdę energii albo próbą, no nie chcę też mówić, próbą, a nuż się uda, właśnie ładnie powiedziane, że nie zauważymy, że mamy ustawowe ceny energii. Zawyżona kwota to około 500 tysięcy złotych. W wyniku złożonych reklamacji faktury zostały skorygowane. W 2022 roku w wyniku odłączenia się spółdzielni mieszkaniowej budowlani w Bartoszycach od gminnej sieci zasilającej energię elektryczną instalacji oświetlenia na terenach będących we władaniu spółdzielni zaoszczędzona zostało około 50 tysięcy złotych, których nie wydano na koszt oświetlenia tych terenów. A słynny temat, głośny, nośny. Koszty związane z procesem sądowym to kwota 5191 zł, w tym 3600 to kwota zastępstwa procesowego, a 1591 zł to koszty opłaty sądowej za złożony pozew. Nie udało się odzyskać pieniędzy wstecz. To jest jakby związane z tym, że był ogólny problem moim zdaniem z obu stron i czy zła wola, raczej chyba zła wola, bo spółdzielnia raczej nie chciała dopuścić do pełnej inwentaryzacji tych słupów. Jednakże, co jest bardzo istotne i co wykazuje tak naprawdę cały ten proces i cała procedura również związana z procesem sądowym, że w tym samym czasie, kiedy spółdzielnia mówi, że ona tak naprawdę nie powinna za coś nam płacić, zdążyła się w tym czasie odłączyć ze swoją siecią, zrobić własne słupy, co bardzo cieszy również mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, bo zdecydowali się zrobić LEDy, porządne słupy. Wreszcie ten wygląd jest zbliżony do większości tych słupów i oświetlenia LEDowego w mieście. Czyli to cieszy, a mnie cieszy to, że sprawa w tym toku rozumowania, sprawa powoduje to, że nie musimy płacić i nie będziemy płacić za energię, która jest zużywana przez podmioty obce w stosunku do gminy, bo tak to trzeba traktować. Oszczędność jest widoczna, 50 tysięcy złotych, która przy wzroście cen energii pewnie co roku by rosła. Zieleń miejska. Dokonano wyrównania terenu i założenia trawnika przy ulicy Andersa. Słynny trójkąt za przystankiem przy ulicy Warszawskiej Andersa. To są czasami przypadki, gdzie spacerujemy po mieście, również ja miałem okazję tam spacerować i zobaczyłem, że jest to składowisko. Nie miałem nawet pewności, że to jest nasz teren, okazało się, że jest, więc został uprzątnięty, jest spokój, czysto, prześwit. Zastanowimy się, bo tam jest też kawałeczek terenu bezpośrednio przy tym chodniku, czy nie próbować go zbyć, ale to naprawdę zastanowimy się, na ile jest to możliwe. Czy zmieści się tam coś, czy jakaś zabudowa, która jest tam planowana, jest w ogóle możliwa do realizacji. Nie mówię o tym trójkąciku, tylko kawałeczek dalej.
Uprzątnięty były plac targowy przy ulicy Prusa. Tu jest pomysł na dzierżawę tego terenu. Myślę, że z komisjami wiodącymi związanymi z tym tematem będziemy się spotykać i rozmawiać, w jakiej formule, bo jest to bardzo duży plac. Ten teren wydzierżawić, przeznaczenie jest jakby logiczne, a przynajmniej dla mnie wydaje się, że byłoby dobrze. Jakieś zainteresowanie oczywiście jest, bo ktoś mnie o to też zapytał i nie jedna firma, czy byłyby tam miejsca właśnie te, to, co kiedyś planowaliśmy, tylko nie my, a ja myślę, że firma zewnętrzna mogłaby to zrobić po przetargu na pole namiotowe, kamperowe, na jakąś restaurację. Więc powiem, dlaczego to się stało w tym momencie fajne. I fajne, i niefajne dla miasta oczywiście, bo przestała działać rzeźnia, tak? Czyli wiadomo, że jakiś producent przestał realizować swoją działalność, ale przez to jest fajne coś innego. Na całym tym terenie nie ma smrodu, który był dominujący, jeżeli chodzi też o wzgórze zamkowe, o plac. I jakakolwiek firma, która podchodziła i myślała o tym, w momencie, w którym wiatr nie powiał w tą stronę, co trzeba, od razu odechciawało się cokolwiek tam robić. A miejsce jest piękne, można śmiało też zrobić przystań kajakową i prosto ożywić Łynę, tak? Więc w tą stronę myślę, że idziemy. Wycięto trzcinę wokół tak zwanego serduszka w Parku Elizabeth. Trzcina była martwa, więc o wszystkich ekologach, którzy mają ochotę zgłaszać to gdziekolwiek, informuję, że było to trzcinowisko martwe. Żywego trzcinowiska, jak wszyscy dokładnie wiemy, ścinać nie można. Oczyszczono rów przy ulicy Zbożowej, uprzątnięto wszystkie miejskie place zabaw po zimie, zlecono, i mam nadzieję, że ZUK wreszcie wykona, ponownie po sprawdzeniu poprzednim naprawienie poszczególnych tych elementów na tych placach zabaw, bo jeszcze troszeczkę do naprawienia zostało. Ręcznie odśnieżano miasto, przycięto krzewy przy ulicy Bohaterów w Warszawie, Jagiellończyka, Witosa. Od dzisiaj, mieliśmy nadzieję, że uda się od poniedziałku, ale od dzisiaj rozpoczęło się oczyszczanie pozimowe miasta. I tutaj jest apel tak naprawdę do mieszkańców, ponieważ będzie to robione sukcesywnie poszczególnymi ulicami. Będziemy starali się, ta firma, która się tym zajmuje, ma zlecone, powierzone właściwie to zadanie, będzie wkładała karteczki z wyprzedzeniem oczywiście za wycieraczki samochodów parkujących. Możliwe, że również pojawią się jakieś karteczki naklejone na budynkach okolicznych i bardzo apeluję do mieszkańców, abyście Państwo przestawiali na ten czas, w którym jest to opisane, swoje samochody, aby to poszło nam fajnie, sprawnie, bo bywały sytuacje, a nie będzie powrotu do znowu oczyszczania zimowego, bo tych zadań jest naprawdę dużo, że pozostaje nam tak naprawdę oczyszczone 3/4 ulice, a tam, gdzie stały samochody, mamy dalej piach, tak? I to jest później przestawianie tych samochodów, no my nie mamy prawa ich przestawić, więc prosimy mieszkańców, aby w momencie, w którym jest to jeden dzień czy dwa dni, zazwyczaj jest to jeden dzień, jeżeli wszyscy przestawią te samochody, to w jeden dzień daną ulicę można tak naprawdę uprzątnąć. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Otwarto przetarg na przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Bartoszycach. Wpłynęły 3 oferty, trwa ocena. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na modernizację monitoringu miejskiego w Bartoszycach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpiecznej imienia Władysława Stasiaka, edycja 2023. I myślę, że to jest odpowiedź też dla radnego, który składał interpelację ostatnio, więc myślę, że już drugi raz nie będę musiał odpowiadać. Wnioskowana kwota dotacji 100 tysięcy zł, termin realizacji bieżący rok. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 w Bartoszycach w ramach programu Olimpia edycja 2023. Wnioskowana kwota dotacji to 1 370 000 zł, termin realizacji 2024 rok. Zastanawiałem się wielokrotnie nad rozbudową i zresztą Państwo też pewnych sal sportowych. Na to tak naprawdę ciężko znaleźć obecnie fundusze i pozyskać jakiekolwiek fundusze. Więc spróbujemy się wstrzelić chociaż w formę, która przedłuży sezon, jeżeli chodzi o ten okres cieplejszy, a pozwoli też uchronić przed zasypywaniem danego boiska, w tym momencie całkiem sporego kompleksu na ulicy Nowowiejskiego. Myślę, że to też będzie dobre, jeżeli chodzi o tematy związane z lekcjami WF-u, z wyjściem z dziećmi. Tam w programie jest również, co jest bardzo istotne, tak zwana zewnętrzna strzelnica, ale strzelnica nie na śród czy na kulę, a strzelnica laserowa, która bardzo, bardzo, bardzo fajnie też uczy
tak zwanego odpowiedniego zachowania, jeżeli chodzi o strzelanie. Proszę? Tak, jest, to jest jakby obowiązek. Obowiązek. Więc ja, to te wszystkie jakby tematy zostały tutaj włączone. Liczymy na to, że dostaniemy te pieniądze, ale pewności nigdy nie mamy. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach konkursu pod nazwą Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wnioskowana kwota dotacji, mi się tu coś nie zgadza, ale zaraz sprawdzę. Tak jest, to jest 22 520 zł 40 groszy, całkowity koszt 45 960 zł. Wkład własny gminy, jeżeli do tego dojdzie, jest 10%, czyli w kwocie, jak się nie mylę, 4,5 tysiąca zł. Ogłoszono kolejny przetarg na dostawę stacji roboczych i laptopów z oprogramowaniem w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Termin składania ofert do 31 marca. Poprzednie postępowanie unieważniono z powodu przewyższającej budżet ceny zaproponowanej przez wykonawców. Schodzimy nie z jakości, ale może ze sposobu montowania pewnych komputerów. Zależy nam na czasie, bo jak Państwo wiecie, i tu też informuję mieszkańców, od po weekendzie 1 kwietniowego, czyli od poniedziałku, no tak, oczywiście pracujemy w poniedziałek 8.16, wracamy do trybu pracy 7.15. 3 miesiące oszczędności myślę, że dały wymierny skutek, a po wymianie komputerów stacjonarnych na komputery typu All-in-One z o wiele mniejszej mocy spowoduje, że już takich, mam nadzieję, rzeczy nie trzeba będzie robić i liczę na to, że ministerstwo nie będzie już wymyślało nam takich oszczędności, które tak naprawdę destabilizują pracę również poszczególnych urzędów, nie tylko Urzędu Miasta. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Zorganizowano dwie wizyty mamobusów i objęto badaniami profilaktycznymi łącznie 56 kobiet. Przypominam, że w związku z przebudową placu Westerplatte badania wykonywane są w pobliżu hali sportowej, tej naszej dużej hali przy ulicy Słowackiego. Przygotowano i wydano 3 zgody na organizację imprez o charakterze sportowo-rozrywkowym, 1 zgodę na objęcie patronatem burmistrza miasta Bartoszyce ogólnopolskiego charytatywnego rajdu rowerowego pod nazwą Pomaganie Zajechanie, zgody na dofinansowanie konkursu połotyckiego gitarą i piórem, międzyszkolnego turnieju Dwa Ognie oraz rejonowych mistrzostw pierwszej pomocy przedmedycznej. Również dofinansowaliśmy obecnie nagrodami, odbyło się to wczoraj, konkursu wiedzy pożarniczej. Tu gratuluję wszystkim za udział oczywiście, ale również tym, którzy dostali się o poziom wyżej i liczę na to, że ten poziom będzie jeszcze wyżej. Tu dziękuję, bo wiem, że jednym z osób przygotowujących młodzież jest pan radny Jarosław Puszko, więc również dziękuję za tą pomoc. Przygotowano konkurs dotacyjny w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania wniosków upływa 31 marca bieżącego roku. Przygotowano kampanię promocyjną w postaci ulotek, plakatów oraz informacji medialnej dotyczącej akcji pod nazwą 1,5% dla OPP z Bartoszyc. Od tego roku podatnicy mogą oddawać 1,5% podatku dochodowego na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Tu tak naprawdę większość Państwa, którzy mają obowiązek albo mają jakieś ulgi rozliczać się, to stara się pamiętać o tym 1,5%. Natomiast często, mówię wprost, emeryci, osoby, które jakby no nie składają z automatu, mają w dużej części złożone te PIT-y, nie myślą o tym, a przecież nie problem spróbować, czy internetowo, a właściwie musi być internetowo, przez kogoś, czy przez rodzinę, czy przez kogoś młodszego, albo i samemu, bo przecież mamy dość świadomych emerytów i też cyfrowo niewykluczonych, cały czas kształcą się w tym temacie, aby te 1,5% przekazywać. No dobrze by było, jak na organizacji u nas, na naszym terenie, no ale oczywiście nie ograniczam, bo można na każdą organizację w całej Polsce, aby pomóc. Sporządzono sprawozdanie dotyczące 5. Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, w którym wzięły udział szkoły podstawowe. Bartoszyckie placówki aktywnie wzięły udział w przedsięwzięciu, organizując pogadanki i wystawy tematyczne. Przygotowane są umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi w ramach rozstrzygniętych konkursów z zakresu sportu, kultury i profilaktyki zdrowia. Kierownik Wydziału 16 marca bieżącego roku uczestniczył w konferencji
pod tytułem Profilaktyka 40+, jak uniknąć niesamodzielności. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a główna tematyka skupiła się na perspektywie działań prozdrowotnych w województwie. Wydział Kultury i Sportu. Zorganizowano spotkanie robocze dotyczące organizacji Majowego Tygodnia Patriotycznego. Udział w nim wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń oraz służb mundurowych, czyli nie tylko Bartoszyckie, oczywiście szerzej, i również starostwo, za co serdecznie dziękuję. Rozpatrzono 4 wnioski stypendialne złożone przez bartoszyckie kluby sportowe za osiągnięcia z roku ubiegłego. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego wydania bezpłatnego biuletynu informacyjnego Bartoszyce Miasto Trzech Kultur wraz z materiałami edukacyjnymi programu Czyste Powietrze. Trwają prace nad wdrożeniem 6 nowych serwisów internetowych dla urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych. Jest to część inwestycji, która zostanie wykonana dzięki grantowi pozyskanemu z programu Cyfrowa Gmina. Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od 24 lutego do 23 marca USC zarejestrował 32 akty urodzeń, 31 akty zgonów. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w okresie od lutego do marca, czyli przez miesiąc, nadano 7 numerów PESEL. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przygotowano sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019-2023 za rok 2022. Sprawozdania przedłożono Radzie Miasta. Zakończono pracę komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych gminy miejskiej w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. Informacja o wysokości przyznanej dotacji przez burmistrza miasta Bartoszyce dostępna jest na stronie BIP urzędu. Zastanawiam się, czy tej informacji nie podać do też wiadomości publicznej na naszej stronie, nie tylko na BIP-ie. Straż Miejska ujawniła 85 wykroczeń, w tym 48 porządkowych, 37 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 95 przypadków naruszenia prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano dla potrzeb KPP Bartoszyce oraz innych uprawnionych służb. W wyniku kontroli prowadzonych przez strażników miejskich 2 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta. 15 właścicielom nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji, zalegających gałęzi oraz piachu, czyli też forma pozimowego sprzątania. 4 osobom nakazano usunięcie gruzu budowlanego z obudów śmietnikowych i pasów zieleni. 2 właścicieli pojazdów zobowiązano do usunięcia nieużywanych pojazdów z terenów gminy miejskiej. Ustalono 3 osoby, które umieszczały ogłoszenia w miejscach niedozwolonych i wobec tych osób prowadzone są postępowania wyjaśniające. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. W wyżej wymienionym okresie strażnicy pełnili łącznie 24 służby. Strażnicy zbierali informacje i badali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie miasta, to jest ulice, altanki, klatki schodowe. Stwierdzono 7 osób bezdomnych, którzy pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wypisali się z pobytu w schronisku dla osób bezdomnych albo nie skorzystali. Zakład Usług Komunalnych. Uczestniczono w akcji, no 2 razy, zimowego utrzymania terenów zleconych dla ZUK. 6, 8, 10, 11, 13 marca dokonano sprzedaży i wywozu drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki sanitarnej w Lesie Miejskim przy ulicy Sportowej, ulicy Leśnej. Sprzedano 100% pozyskanego drewna, 77 metrów sześciennych. Skorzystało z tego, widać po apelu, dobrze 24 osoby. Jak mówię, sprzedano 100%. Kwota uzyskana 6551 zł, która w całości została przekazana na konto Urzędu Miasta. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne przy wejściach na cmentarze komunalne 8 sztuk. Dokonano montażu kosza ulicznego przy ulicy Pileckiego. Wymieniono zniszczone słupki do znaków drogowych Mickiewicza nad Łyną Gdańska. Dokonano wymiany zniszczonych urządzeń sanitarnych w szalecie miejskim. Załatano dziury znajdujące się w przepierzeniach z siatki stalowej w tunelu pod torami przy placu dworcowym. To jest non-stop niszczone, staramy się co jakiś czas to załatać. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w zatoce dla autobusów na przystanku przy ulicy Gdańskiej. Zaczynamy coś robić na Gdańskiej, bo stała się naszą ulicą, więc od razu tą zatoczkę, która była naprawdę chyba najbardziej dziurawą zatoczką w mieście. Dziękuję panie dyrektorze, że to tak sprawnie poszło, zostało to załatane. Prowadzone są na bieżąco prace przy utwardzaniu miejsc parkingowych przed cmentarzem komunalnym przy ulicy Leśnej, gdzie powstają parking 100 metrów, parking 660 metrów, parking 140 metrów kwadratowych wszystko.
Ustawiono dwie buławki przy placu Zawa przy Jeziorku Mleczarskim. Wiem, że była prośba radnego. Są te dwie dodatkowe ławeczki. Administrowanie targowiskiem Mój Rynek oraz cmentarzami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym w ramach orzeczonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce przy pracach porządkowych i gospodarczych pracowało 4 skazanych, przepracowując łącznie 142 roboczo godziny. Zespół administracyjny oświat. Złożono wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu Poznaj Polskę dla następujących szkół. Szkoła podstawowa nr 1, 6 wycieczek na łączną kwotę 60 690 zł, w tym prawie 40 tysięcy to wnioskowana kwota dofinansowania. Szkoła podstawowa nr 7, 2 wycieczki na kwotę 10 204, dofinansowanie 8 163. Zespół szkolno-przedszkolny nr 1, 5 wycieczek na łączną kwotę 29 218 zł, w tym 23 374 zł to wnioskowana kwota dofinansowania. Szkoły te składały wnioski po raz pierwszy i wszystkie wnioski zostały zaakceptowane. Szkoły, to jest trójka i ósemka, które składały wnioski ponownie, nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków. Czyli najwidoczniej jest to dzielone w taki sposób, a każda szkoła przez jakiś tam okres skorzystała. Otrzymano dofinansowanie na zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa dla następujących szkół i przedszkoli. Ja je wymienię, już tych kwot nie będę. Przedszkole nr 2, przedszkole nr 9, szkoła podstawowa nr 1, 4, 7 i 8. Łączna kwota dofinansowania to 45 tysięcy zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zorganizowano jedno spotkanie grupy roboczej zespołu interdyscyplinarnego z udziałem sprawców, w którym udział wziął pracownik socjalny i psycholog ośrodka. Prowadzono weryfikację osób do udziału w programie opieka wytchnieniowa, 4 osoby, w tym 2 dzieci, oraz w programie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, 8 osób, w tym 3 dzieci. Łączna kwota dofinansowania programów wynosi 163 845 zł. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 50 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z poradnictwa specjalistycznego, pedagoga, psychologa i radcy prawnego MOP skorzystało łącznie 10 osób, którym udzielono konsultacji. Z usług schronisku dla osób bezdomnych skorzystało łącznie 38 osób, w tym 33 mężczyzn, 3 kobiety, 2 dzieci, 1 osoba z terenu gminy Górowo i Ławeckie, 1 osoba z terenu miasta Górowo i Ławeckie, 9 osób z terenu gminy Bartoszyce oraz 2 osoby z terenu gminy Sępopol. Te samorządy partycypują w tych kosztach. W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Plus korzystali m.in. z zajęć rękodzielniczych, usprawniających, muzycznych, komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej oraz uczestniczyli w spektaklu charytatywnym organizowanym przez SION w Bartoszyckim Domu Kultury. Odbyły się 4 spotkania klubu seniora poświęcone m.in. pamięci żołnierzy wyklętych z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn z przedstawicielami firmy Audiofon oraz przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Bartoszyce. Rozpoczęto realizację projektu pod nazwą Bliscy nie krzywdzą, Bliscy kochają 2, finansowanego przez ministra sprawiedliwości ze środków krajowych i norweskich w ramach programu Sprawiedliwość. Dotychczasowe działania to organizacja konkursu plastycznego dla uczniów bartoszyckich szkół oraz prowadzenie zajęć w ramach grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Od 1 lutego bieżącego roku rozpoczęto realizację prac społecznie użytecznych, w których uczestniczą 4 osoby długotrwale bezrobotne, 3 kobiety i 1 mężczyzna. Kobiety wykonują prace porządkowe, a mężczyzna drobne prace konserwacyjno-remontowe. W oparciu o bazę lokalową i techniczną MOPS odbyły się 4 spotkania w charakterze stałym przez uczestników Senior Plus i Klub Seniora. Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie międzysesyjnym w ramach bieżącej działalności merytorycznej praca terapeutyczna obejmowały realizację bieżących treningów i zajęć m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planu wspierająco-aktywizującego. Uczestnicy SDS mieli możliwość wzięcia udziału w 13 inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, m.in. wizyta i spotkania w placówce księdza Wiktora, towarzyski sparing tenisa stołowego z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniem Jesteśmy Razem, udział w lekcji patriotyzmu zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach, oprowadzonej przez pana Witolda Darskiego, udział reprezentacji placówki w 11. edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, organizowanym przez BOSIR, uroczyste obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn, wyjście do Bedeku na spektakle przygotowane przez uczestników SION, przekazanie z szkoły podstawowej nr 1 elektrośmieci, które zbierane były w ramach projektu Wszystkie Dzieci Zbierają Elektrośmieci, wyjazd reprezentacji placówki do Górowa i Ławeckiego na pierwsze rozgrywki tenisa stołowego w ramach mistrzostw 8. edycji Ligi Ośrodków Terapeutycznych,
Zorganizowano wiosenne integracyjne warsztaty, w ramach których wspólnie z uczestnikami Dziennego Domu Senior Plus wykonane zostały symboliczne marzenia. Jeżeli chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Marzanny, przepraszam. Mam rację. No, bo już przechodziłem dalej, jak nie doczytałem. Zgadza się, Marzanny. Okej, mam nadzieję, że nie były mocno palone, bo to nieekologiczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, drodzy Państwo, ja skracam, bo tych działań, które się tam wydarzają, to jest tak naprawdę na cztery strony. W każdym przypadku staram się Państwo, tak naprawdę i działania, które się u nas wydarzają, nie mówię, że uciekać od nich, ale też skracać do tych takich najbardziej najważniejszych, tak? Bo ciężko opowiadać o wszystkim, co się dzieje w ciągu miesiąca, czy w urzędzie, czy w poszczególnych jednostkach. No musiałbym trochę dwie godziny stać i opowiadać, no ale tak to jest. Drodzy Państwo, wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. 18 zarządzeń, liczmy od 28 lutego do 23 marca. Jeżeli będą do nich pytania, to też chętnie odpowiem. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że już zrobiło się wreszcie trochę bardziej wiosennie. Proszę o pytania. Dziękuję bardzo. Pan radny Puszko, później pani przewodnicząca, później pan Karol Kapuściński. Szanowni Państwo, ja mam trzy pytania do działalności pana burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pytanie pierwsze dotyczy modernizacji monitoringu. Czy będziemy cały monitoring wymieniać, czy tylko po prostu kamery, czy w jakichś innych miejscach te kamery zostaną zamontowane, na przykład na rolnikach, bo nam się przydało, żeby te kamery działały nie tylko w tych miejscach. To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa będzie dotyczyć działalności ZUK. Tutaj była mowa o sprzątaniu pozimowym. No, zima odsłoniła dziurę i kiedy rozpocznie się klejenie właśnie tych ubytków w nawierzchni, jest należących do naszego miasta? To jest drugie pytanie. I pytanie ostatnie, trzecie. Przebudowa ulicy Andersa. Na jakim etapie są te prace? No bo ja wczoraj jechałem tą ulicę, to tam nie widziałem, żeby coś tam się zaczęło tak fizycznie dziać, tak, na tej ulicy. Czy to na razie takie prace właśnie przygotowawcze są prowadzone? Jaki jest termin właśnie przy tej przebudowie? No i jeszcze mam pytanie odnośnie ulic Działkowych, Majowej, Krzywej Polnej, bo tam 40 lat nie było nic robione tutaj. No nic, nie słychać, żeby coś się w tej materii zmieniło, także jak tam ze składaniem wniosków na dodatkowe środki, no bo no mieszkańcy po prostu się tego domagają. No ja petycję też tutaj składałem do pana burmistrza i nic, no, się nie dzieje w tej materii. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mam kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy odbioru prac związanych z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę, przebudowę stadionu miejskiego. Chciałam zapytać, panie burmistrzu, czy wszystkie sugestie organizacji, przedstawicieli organizacji pozarządowych, które uczestniczyły w spotkaniu, zostały wzięte pod uwagę przez projektanta? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jeżeli chodzi o zieleń miejską, bardzo fajnie, że oczyszczono ten rów przy Zbożowej. Ja muszę powiedzieć, że ja dwukrotnie składałam wniosek w tym temacie i chciałabym jakby zwrócić uwagę właśnie na ten konkretny rów, ponieważ tam spacerują mieszkańcy ze swoimi pupilami, a to jest miejsce takie spacerowe, więc jakby można by było zwracać uwagę, bo tam naprawdę jest beznadziejnie. I dzieje się to w sposób ciągły, myślę, że to zanieczyszczanie. Jeżeli chodzi o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli chodzi o granty marszałka dla rodzinnych ogrodów działkowych, na co konkretnie? I przygotowano konkurs dotacyjny w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej. Termin upływa z dniem 31 marca. Przygotowano konkurs, czyli mam nadzieję, że chodzi tutaj o wytyczne, regulamin konkursu, tak? Konkurs dotacyjny jest. Pozostałe pieniądze. I dlatego ogłosiliśmy konkurs. Dobrze, dziękuję i mam pytanko jeszcze odnośnie wykazu zarządzeń burmistrza. To jest pozycja czwarta, czternasta, przepraszam. Powołanie komisji konkursowej, do czego? Bo to jakby nie zostało doprecyzowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może jeszcze pan radny Kapuściński, później pan burmistrz się odniesie do tego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam akurat tylko jedno pytanie. Odnośnie Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Mamy tu informację, że wpłynęły dwa zgłoszenia do udziału w przetargu na dzierżawę terenu pod lokalizację ogródków gastronomicznych na Placu Konstytucji 3 maja i przetarg będzie rozstrzygnięty 6 kwietnia. Rozumiem, że to chodzi tylko o Plac Konstytucji, bo tutaj znowu w zarządzeniu 52 z marca jest przygotowany pierwszy przetarg na, że tak powiem, na oddanie w dzierżawę innych tutaj nieruchomości przy Placu Konstytucji 3 maja odnośnie terenów na ulicy Ofiar Oświęcimia i Kowali. No ostatnio tutaj, że tak powiem, upominałem się o to, żeby w jakiś sposób rozwiązać to, w jakiś prostszy sposób i żeby ci nasi, żeby te nasze ogródki gastronomiczne bądź inne tam miejsca mogły być wykorzystane przez przedsiębiorców. Czy było coś zrobione, nie wiem, jakoś rozstrzygnięte, czy oni w innych miejscach niż Ofiar Oświęcimia Kowali mogą się rozstawić w jakiś sposób, żeby móc prowadzić handel na terenach przyległych do ich lokali. O, no myślę, że tak będzie skonstruowane pytanie. I tylko te pytanie mam. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, już panie przewodniczący. Modernizacja monitoringu. Jak państwo dokładnie pamiętacie, zwłaszcza osoby, które uczestniczyły, bo była to otwarta komisja w temacie określenia miejsc ustawienia tego monitoringu. Z tego co pamiętam, komisja za dużo zmian w poszczególnych rzeczach nie zrobiła. Natomiast my złożyliśmy wniosek na dofinansowanie modernizacji monitoringu, zakup 40 sztuk kamer stałopozycyjnych, zakup licencji dostępowych do systemu zarządzającego systemem monitoringu, 5 sztuk pakietów na 8 kanałów kamer. Jest to kwota prawie 120 tysięcy złotych. Staramy się otrzymać dotację na 100 tysięcy, jak państwo wiecie. Inaczej, choć mamy w budżecie pewną kwotę przeznaczoną, inaczej, jeżeli nie uda nam się tego zdobyć, i tak ten monitoring będziemy poprawiać i naprawiać i zmieniać z własnych środków. Pozycji jest 20. Plac Konstytucji 2, Plac Bohaterów Westerplatte, skrzyżowanie ulicy Warszawskiej Bohaterów Warszawy Poniatowskiego, skrzyżowanie ulicy Bema Paderewskiego Bohaterów Warszawy, parking przy ulicy Bohaterów Warszawy przy poprzedniej lokalizacji BCI, skrzyżowanie ulicy Bema Gdańska, skrzyżowanie ulicy Kęczyńska 11 listopada Bohaterów Warszawy, ulica Bohaterów Monte Cassino, skrzyżowanie ulicy Sikorskiego Hilmanowicza, przystańka Jakowa przy ulicy Jagiellończyka, skrzyżowanie ulicy Żeromskiego, Nowowiejskiego, budynek Urzędu Miasta, Plac Dworcowy, ulica Wyszyńskiego, skrzyżowanie pomiędzy budynkami 5 i 7, kąpielisko miejskie przy ulicy Kęczyńskich, Park Elżbiety, skrzyżowanie ulic Marii Konopnickiej, Kolejowa, Leśna, ulica Kęczyńska, parking przy Domu Usług, Plac Konstytucyjnego Maja w pobliżu ogródka restauracji Bazy Liszek, ale to ma, że tak powiem, być tak zwany środkowy słup. Dodatkowo jesteśmy w trakcie opracowywania tych oczywiście miejsc, które tutaj nie wymieniłem, a komisja jakby się przychyliła, aby w tych miejscach powstały te kamery. Jest planowana kamera w parku Elżbiety, jest planowana kamera, która będzie widziała serce i również tutaj łapała przy torach również ulicę Nowowiejskiego, można powiedzieć po części też wjazd w ulicę Szymanowskiego, Zamkową, więc są to miejsca, które też się pojawią. Nie da się wystawić kamer po pierwsze wszędzie, choćby się chciało mieć na każdym skwerze, na każdym rogu, ale po to też dzisiaj dyskutujemy i myślę, że państwo, którzy uczestniczyli w komisji budżetowej, to wiedzą, o co chodzi. Za chwilę myślę, że przy przyjmowaniu poprawek i zmian budżetu państwo też na ten temat będą chcieli porozmawiać. Dotyczy trzech fotopułapek, które będą dość mobilne. To znaczy nie będziemy publicznie mówić, gdzie one są, a będziemy starali się ten materiał przy pewnych działaniach jakby analizować, jeżeli dojdzie do jakiejś dewastacji, zniszczenia lub zachowania niezgodnego z prawem. Będzie to materiał pozwalający na poszukiwanie i ukaranie poszczególnych sprawców wykroczeń lub przestępstw. Liczę na to, że tych wykroczeń i przestępstw nie będzie, ale informuję mieszkańców. Fotopułapki, jeżeli państwo się na to zgodzą, będą pojawiać się w różnych częściach miasta.
Więc liczę na to, że będziemy wszyscy starali się nie niszczyć naszej infrastruktury i nie śmiecić na terenie miasta, bo to jest jakby podstawą, i siebie nawzajem oczywiście też nie krzywdzić. Ja nie jestem w stanie wymienić, przepraszam, wszystkich punktów kamerowych, bo ja... A co właśnie z orlikami, bo tam na orlikach były kamery i tam młodzi ludzie, zwłaszcza wieczorami siedzą i niszczą. Ja nie pamiętam, żeby były na orlikach kamery, ale ja okej. Widziałem, że na przykład przy zespole szkolno-przedszkolnym są kamery. To tak? Są szkolne, to są infrastruktura. Nie, ale jest uważam, że miejskie też powinny być, bo tam przecież młodzi ludzie się gromadzą i tam naprawdę różne ekscesy się wyprawiają. Ja się zgadzam, przy każdym placu zabaw, przy każdym skwerze powinna być kamera. Jeżeli w ten sposób mamy działać, to powiem wprost, jeżeli zainstalujemy 120 kamer w mieście, a pracowników monitoringów muszę mieć 10. Na zmiany liczymy, tak? Zmiany, urlopy, inne rzeczy. Czyli ja muszę zabezpieczyć tak naprawdę 10 etatów, żeby móc zrobić tyle kamer. To jest, to tak łatwo wszystko powiedzieć, wszystko kosztuje. To nie o to chodzi, że nie chcę monitorować miasta. Ale naprawa jest droższa. Tego, co zostanie, czy montaż, takie są? Panie Jarku, ja, drogi radny, ja w ten sposób no, nie będę rozmawiał. Proszę bardzo, przeznaczcie mi 3 miliony w budżecie, jeżeli znajdziemy takie pieniądze, i budujmy wszystko. Wszystko ładnie powiedzieć, tak fajnie publicznie powiedzieć, monitorujemy całe miasto, 120 kamer albo 80 kamer, każdy skwer, każdy orlik. Wszystko są koszty i nie chodzi o koszty nawet samego sprzętu, ale obsługi tego wszystkiego, więc miejmy to w świadomości, nie da się każdego miejsca monitorować, po pierwsze. Po drugie, co też wielokrotnie, kiedy robią różne miasta większy ten monitoring, staje się tak zwanym problemem społecznym, bo nie każdy chce być wszędzie nagrywany. To też miejmy to w świadomości i to też jest pewien problem, pewną wolność ograniczamy też ludzką i to jest takie, mówię, no wskazujemy te miejsca, chcemy publicznie. No wolność będziemy ograniczali w miejscach, które są dla nas drażliwe, przez właśnie przemieszczanie fotopułapek. Jest to najtańszy obecnie sposób i możliwy do zweryfikowania materiał, czyli to są kamery dobrej jakości, nagrywające, montowane zaskoczenia w pewnych miejscach, ale w tych, które są ogólnodostępne, publicznych, które wielokrotnie lub potencjalnie mogą być dewastowane, mogą być niszczone, mogą być zaśmiecane. Tam, gdzie rozmawialiśmy wielokrotnie też na sesjach, że takie sytuacje się wydarzają. Więc to jest jakby podstawa, jeżeli się okaże, że fotopułapki nam się sprawdzą, to dokupimy jeszcze 3 i będzie 6 takich punktów mobilnych. I może to będzie rozwiązanie właśnie takich miejsc. Ja nie powiedziałem, że taka kamera się nagle na orliku nie pojawi, kiedy wiemy, że w danym miejscu dzieje się niewesoło, tak? Najprościej mówiąc. Mówię, to jest tańsza perspektywa i łatwiejsza, jeżeli chodzi o przede wszystkim o finansowanie. A chcemy znajdywać tych sprawców. Jeżeli wyeliminujemy tych sprawców, jeżeli uda się też, no brzydko mówiąc, zastraszyć pozostałych potencjalnych sprawców, o tak powiem, to jest prewencja, tak? No i w ten sposób próbujemy działać. Nie da się wszystkiego, choćbym chciał, cuda robił, nie da się wszystkiego. No ale panie radny, pozwoli pan, że ja... No, była komisja, panie radny. Pytanie, odpowiedź i proszę, nie prowadzimy debaty aż tak szczegółowo. Po prostu zadał pan pytanie, burmistrz odpowiada. Proszę bardzo, panie radny. Znaczy ja nie chcę przerywać, bo ja wiem, że to jest sesja rady, nie moja, więc ja nie mam problemu, odpowiem na każde pytanie pana radnego. Nie zgodzę się, jest to sesja Rady Miasta. Ja mam przyjemność odpowiedzieć na państwa pytania i z przyjemnością na każde odpowiem. Zgodzę się z panem przewodniczącym, że no może za daleko w dyskusji, może w sprawach różnych, jeżeli państwo chcą między sobą ogólnie podyskutować, ale tu mogę zapytać przewodniczącego komisji, która się zbierała, czy takie sugestie były składane, były 2 miesiące czy 3 miesiące na składanie swoich wniosków co do punktów kamerowych. I tych wniosków, poproszę pana przewodniczącego komisji, jeżeli pozwoli pan przewodniczący, aby się króciutko wypowiedział i powiedział, jaka była sytuacja, ile zgłoszeń. To tak dodatkowo. Prosiłbym za chwilę, będę odpowiadał. To na gorąco, proszę. Na gorąco, dobrze. To ja może tutaj ustosunkuję się. Była komisja, uczestniczyli pracownicy, przedstawiciele policji, zainteresowani radni. Zostały wskazane dodatkowe miejsca ponad te, które wskazali członkowie komisji. I to zostało uwzględnione, o tym burmistrz mówił, więc oczywiście wszystko można korygować, ale tak jak pan burmistrz mówił, te fotopułapki będą najbardziej ekonomicznym, możliwym i prewencyjnym takim środkiem, że jeżeli coś zostanie raz zniszczone w jednym miejscu, to jest proste. Pojawi się tam fotopułapka i już drugi raz naprawdę nie zostanie to zniszczone. Nikt z tym nie wygra. Nikt z tym naprawdę nie wygra. No, to jest najbardziej rozsądny pomysł. Ja cieszę się, że burmistrz w to wszedł.
Proszę, no ale to no jeszcze dobrze. To myślę, że tyle, bo myślę, tak, że jasne, to wystarczy. Jasne, jasne. Proszę panie dalej kontynuować, panie burmistrzu. Ulica Andersa, jeżeli mam przedstawiciela Wydziału Inwestycyjnego. Jest ktoś, ja bym prosił, aby poprosić, czy pana Mirosława Sybutowicza kogokolwiek, to bym prosił z biura rady. Za chwilę odpowie. Jeżeli chodzi o łatanie dziur w jezdniach pozimowe, tak naprawdę to prosiłbym, aby nam króciutko odpowiedział pan dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, kiedy się pojawia masa bitumiczna, jakie są możliwości, bo czasowe to wiem, że jakieś są, natomiast często jest problem z uzyskaniem na tak na szybko, można powiedzieć, na za 2 tygodnie masy bitumicznej. Jeżeli pan dyrektor mógłby 2 zdania na ten temat powiedzieć, bardzo proszę teraz. Co prawda, drodzy państwo, ja od siebie dopowiem. Mi bardzo zależy, aby to łączyło się również z pozimowym oczyszczaniem miasta. Czyli to jest, tak jak mówiłem, ono się dopiero rozpoczyna. Czyli i czyścimy, i łatamy. Panie burmistrzu, szanowni państwo radni. No właśnie, to jest jedna z takich rzeczy, która musi zagrać wspólnie. Czyli najpierw oczyszczenie miasta, bo niektóre dziury są zasypane tym piaskiem. A na typowe już wycinki asfaltu i przygotowanie terenu pod ułożenie masy wejdziemy w tygodniu pierwszym po świętach. Nie ze względu na to, że czas nas gdzieś ogranicza, tylko między innymi ze względu na warunki klimatyczne. Temperatura asfaltu, nawierzchni asfaltowej, żeby położyć masę, musi mieć plus 10 stopni. Inaczej ta masa włożona nie przyjmie się z tą starą. Więc to tu pewne rzeczy będziemy redukować. Sądzę, że ostatni tydzień kwietnia to już będą pierwsze ulice łatane, no, bo około tygodnia czasu potrzebujemy na wycięcie dziur, które i przygotowanie do ułożenia masy. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Czy nie, jeszcze przedstawiciela Wydziału widzę nie ma, czyli wrócimy do tego pytania. Pani Przewodnicząca Katarzyna Basak, PFU, zgłoszono, czy wzięto pod uwagę wszystkie wnioski, które były na tych konsultacjach? I stety, i niestety tak. Stety, wzięto wszystkie pod uwagę, niestety podrożyło to oferty prawdopodobnie. Niektóre wnioski, które były zgłaszane. Co zresztą państwo widzą, bo nie jest to tajne, złożono 3 oferty. Najniższa opiewa na ponad 17 milionów, najwyższa powyżej 20 milionów, więc mamy świadomość, że łatwo projektować, kiedyś ma jakby ten pierwszy zarys projektu, czy ewentualnie PFU. Jest to też formuła zaprojektuj i wybuduj, forma też ryczałtowa, więc mam świadomość również ryzyka wykonawstwa i dlatego pewnie te kwoty są takie, a nie inne. A często jest tak, że sam projekt, gdybyśmy go robili oddzielnie, w tym wypadku nie mogliśmy niestety, tak Polski Ład nie przewidywał, nie mieliśmy takiego projektu, który by kompleksowo rozwiązywał problem tego terenu, ale same projektowanie stadionu w tej formule, niezależnie gdybyśmy to robili, to jest kwota oscylująca w wysokości 300 do nawet 700 tysięcy złotych. To tak mówię, jakie są ceny projektów obecnie w Polsce. Więc prawdopodobnie również i to podniosło cenę wnioskowanych wykonawstwa ofert. Natomiast mówię, my jesteśmy w trakcie sprawdzania dokumentacji. Po tym, jak rozstrzygniemy, tak zwane skończymy sprawdzanie dokumentacji, i tak z państwem będziemy musieli się jako urzędnicy i jako burmistrz spotkać, aby omówić tą sytuację. Ja zapytam panią burmistrz, czy to boisko dla piłki nożnej tak podrożało, w sensie podrożyło te koszty? Również ten profesjonalny, bo o tym wspominałem i wiem, że to był duży pozytyw do tego Telebim, tak? Aby to naprawdę miało ręce i nogi i było widoczne naprawdę z dużej odległości. To są koszty, no, duże. Nie mogę powiedzieć, bo jakby tutaj jeszcze trwa rozstrzygnięcie, więc nie chcę mówić o poszczególnych kosztach. Chciałbym, aby to było rozstrzygnięte. Oczekujemy na pełną dokumentację, wtedy będziemy mogli więcej na ten temat powiedzieć. Tak mówię, to jest bezpieczniejsze.
granty marszałka rodzinne, ogrody działkowe, już Państwu mówię, gdzieś tu sobie wynotowałem. Zadania polegać będzie na wykonaniu planów zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych wyznaczonymi trasami spacerowymi na trwałych tablicach informacyjnych, wykonaniu tabliczek z numeracją ogrodów, nazwami alejek i punktami kontrolnymi tras spacerowych. Wiemy dokładnie o tym, że po ogródkach działkowych mogą spacerować wszyscy, nie mówię w samych ogródkach, bo każdy ma swój kawałek ziemi, ale spacerować pomiędzy tą zielenią, oddychać, korzystać też, czy nawet biegać mogą i mają prawo wszyscy. Tam też, z tego co wiem, jest, to jest w skrócie, tam też jest, to dotyczy wszystkich ogrodów w Bartoszycach, czyli Dąbrowy nad Łyną ulicy Orzeszkowej. Te ogrody planują również poprawne wyznaczenie działek, czyli koniec walki o miedzę, bo takie sytuacje się zdarzają przy sprzedażach, inaczej odstępowaniu, bo tu jakby formalnie nie ma sprzedaży działek, tylko odstępowanie udziału w działek, czy korzystania z działki, a sprzedaż jest jedynie nasadzeń, a ewentualnie z infrastruktury na danych działkach. Na tym polega rodzinność ogrodów działkowych. I również z tego co wiem, aktualizacja i sprawdzenia istniejącej sieci wodociągowej, bo też często przy jakichkolwiek tam ruchach okazuje się, że wodociąg płynie w innym miejscu niż był naniesiony, czyli też naniesienie tego. Jest to dość kompleksowe i dla mnie osobiście to ogródki działkowe chcą swoje, można powiedzieć, 40% całej tej wartości dorzucić, więc pewnie w tym temacie, czy była rozmowa o ogródkach działkowych, no nie mój pomysł, natomiast to było robione czysto na prośbę poszczególnych zarządów ogrodów działkowych, a ponieważ same ogródki działkowe nie mają prawa występować, więc wystąpiła w imieniu ogrodów działkowych gmina miejska Bartoszyce. Koszty związane z wnioskowaniem, z tworzeniem tego wniosku ponoszą ogrody działkowe, nie miasto Bartoszyce. Tak też informuję. Program konkursowy. To o tym wspominałem, tak? Że to jest dobrze. Wróćmy. Czy już mamy przedstawiciela? Prosiłbym, aby powiedział, na jakim etapie Wydziału Inwestycyjnego, na jakim etapie jest temat ulicy Andersa. Panie burmistrzu, jeszcze tamten temat, a pan wraca, tak, do tematu, do tych zapytań, czy kontynuuje jeszcze te moje zadane? A to był jeszcze program konkursu, tak? Tak, i jeszcze o ten rów przy ulicy Zbożowej. Ale to co, już pani powiedziała, że trzeba go sprzątać. No trzeba go sprzątać, bo on jest jakby w sposób ciągły, że tak powiem, zanieczyszczany i jakby można było zwracać uwagę, bo co chwilę dostaję jakby zdjęcia od mieszkańców, że on jest zanieczyszczony. Powiem tak, sprzątanie na terenie miasta jest cykliczne. Punktowe jest dość niestety niemożliwe, bo jeżeli miałbym wsłuchiwać się, to teraz powiem wprost, wsłuchiwać się w zgłoszenia telefoniczne, to takich zgłoszeń dziennie jest 40. Około. W tygodniu można to przemnożyć i nie da się oderwać pracowników, którzy wykonują pewne zadania, aby w danym momencie poszli w te wszystkie miejsca. Więc jest to sprzątanie raz w tygodniu w jednym miejscu, w drugim tygodniu w innym miejscu i tak po kolei jest sprzątane. Niestety zaśmiecane jest na bieżąco. To kiedyś ktoś ładnie powiedział, że trzeba by było wysłać chyba za każdym śmiecącym jednego człowieka pracownika, aby uniknąć brudu w mieście. No, no tak to jest. Tak samo Zbożowa, rów. Rów jest o tyle specyficzny, że to, co się uda sprzątnąć, to pół biedy, ale też są ogłaszane zapytania ofertowe na temat czyszczenia profesjonalne tych rowów i to też jest obowiązek dwa razy w roku. Czy raz w roku, czy dwa razy w roku, to już nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno jest taki obowiązek. Dochodzą nam dodatkowe tereny związane z rowami melioracyjnymi. Ulica Gdańska. Wcześniej nie mieliśmy tych terenów, już patrząc tam w głąb, bliżej nowego ronda w stronę Górowa i Ławeckiego. Czyli to wszystko jest jakby zlecane, są obowiązki, które są spełniane, sprzątanie pozimowe to jest po pierwsze,
A przy okazji 21 kwietnia zachęcam wszystkich, również radnych, do sprzątania świata. Pójdziemy grupą, myślę, ponad 250-300 osób. To chociaż raz w roku wejdziemy też również w kąty w akcji społecznej, wolontarystycznej i posprzątamy troszeczkę nasze miasto. Dołączają się, co mnie bardzo cieszy, pierwszy raz do naszej akcji, ale ze swoją również akcją Wody Polskie, więc przy okazji też brzegi Łyny i sama Łyna też będzie na terenie miasta Bartoszyce sprzątana. Jeżeli chodzi o ulicę Andersa, to decyzja o pozwoleniu na budowę będzie do końca kwietnia, a wykonanie do końca tego roku. Także to wszystko. Chyba tak? Ale na jakim etapie jest? To znaczy, wiem, pozwolenie na budowę, uzgodnienia jeszcze, czy... No jest końcówka projektu, jak gdyby. Aha. Projektanci wykonają dokumentację, uzgadniają, no i do końca... To była formuła za projektuj, wybuduj, tak? Tak, to jest formuła... Dlatego, drodzy państwo, prace trwają, dlatego w ten sposób można mówić, bo nie zawsze prace są widoczne, bo są to również prace, jak słyszymy, tak, projektowe. Tak, tak jest. Dziękuję. Pan radny Karol Kapuściński, pan przewodniczący, przetarg, dwie oferty. Co to było? Chwilkę. A, dobrze, dobrze, już powiem. Tak, są to, były tylko dwie oferty na dwa miejsca. Mogło być i 25, nikt nie zabraniał, więc jakby w ten sposób patrząc. Jeżeli chodzi o te punkty, które wskazaliśmy i próbujemy też jakby je ożywić, są to jedyne punkty, które nie wymagają na dzisiaj konsultacji z konserwatorem zabytków. Wnioskowaliśmy do konserwatora zabytków o możliwość jeszcze skorzystania z terenu tam, gdzie jest ratusz. Dostaliśmy definitywną odmowę, tam gdzie są tak zwane założenia stare ratuszowe, aby można było ewentualnie gastronomię tam prowadzić. Składamy wniosek, bo znowu było zapotrzebowanie i tylko o takich mogę rzeczach mówić, a nie domniemanych zapotrzebowaniach. Składamy wniosek na kawałeczek jeszcze terenu bliżej bramy, ale też jakby doklejonego do tego ogródka, w tym momencie do konserwatora. I też informuję, drodzy państwo, że jeżeli taki wniosek przejdzie u konserwatora, bardzo mocno zastanawiam się, w jaki sposób ten przetarg przeprowadzić i w jaki sposób wycenić podstawę tego terenu i dzierżawę tego terenu, ze względu na to, że jeżeli wyjdziemy z terenem poza projekt, a jest jeszcze trwałość projektu, każdy teren, który jest wyremontowany na tych odcinkach, powoduje obowiązek zwrotu VAT-u. Więc może to być skórka, nie powiem za co. Czyli zarobimy kilka tysięcy na pozwoleniu korzystania z kawałka terenu, a zwrócimy na przykład 20 lub 30 tysięcy VAT-u. Bo to jest jakby obowiązek w momencie, kiedy mamy trwałość projektu. To też jest jakby informacja dość istotna, że no, te ceny mogą być, jeżeli spróbujemy przejść do przetargu, nieatrakcyjne, bo będziemy chcieli, aby przedsiębiorca partycypował nam w kosztach tego, co będziemy musieli oddać państwu, najprościej mówiąc. To jest coś dość ważne i trudne. Jeżeli chodzi o tematy związane z to, co gdzieś słyszałem kiedyś na której sesji, ja nie uczestniczyłem w tej sesji, związane z stawianiem sobie krzesełka, nie krzesełka, powiem wprost, jest to działanie nielegalne i zajęcie pasa drogowego w trybie bezumownym oznacza kary. I takie kary mamy obowiązek naliczać, czy chcemy, czy nie chcemy, bo w momencie, w którym dojdzie do czegoś takiego, że coś takiego się pojawi, nie wykonując tego typu zadań, czyli nie karając albo nie próbując ukarać, jestem określany, inaczej, jest określane, że wówczas burmistrz jest bezczynny i określa się bezczynność działania burmistrza w ramach obowiązującego prawa. Więc tutaj ja bym chciał powiedzieć, podejdźmy do tego ostrożnie na tyle, na ile jest to możliwe. Próbujemy ożywić miejsca, które są możliwe i gdzie nie ma w tym momencie ingerencji przede wszystkim związanej z kosztami VAT-u. Czy to będzie możliwe w przyszłości? Liczę, że tak.
Proszę mieć w świadomości, że każdy z nas liczy, że tak. Natomiast też każdy kawałek placu, łącznie z terenami przy kamienicach, gdyby nawet już odejdzie nam ten temat związany z VAT-em, będzie musiał być uzgodniony z konserwatorem zabytków. To jakby tak wygląda. Wystąpiliśmy na prośbę jednego z przedsiębiorców znowu o inny teren z pytaniem, czy konserwator zabytków wyrazi zgodę na postawienie następnego ogródka gastronomicznego. Czyli to nie jest tak, że nie chcemy pomóc, ale nie zawsze jest to możliwe. Proszę jeszcze, pan Karol. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Moje pytanie tak, myślę, stricte dotyczyło tego, czy były jakieś poczynione działania po tej naszej ostatniej dyskusji, żeby w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie, żeby ci przedsiębiorcy chętni, oczywiście zainteresowani, mogli przy swoich obiektach, nie, bo to tak dziwnie wybrzmiało, ja tak, że tak powiem, nie zrozumiałem tego do końca, może w ten sposób, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby ci przedsiębiorcy mogli przy swoich lokalach wystawić cokolwiek. Ja nie mówię, że to ma być stolik, nawet niech to będzie witryna, obojętnie. Tylko żeby oni mogli to prowadzić, bo w innych miastach, ja nie chcę tu rzucać przykładami, no prawie we wszystkich, gdzie są starówki, gdzie były rewitalizacje, takie coś funkcjonuje, a u nas jest taka niemoc i ja nie wiem, no proszę o jakieś takie, no nie wiem, może ktoś z radnych zna rozwiązanie, nie wiem, może z przedsiębiorców, niech to, może niech burmistrz poszuka jeszcze takiego rozwiązania, jeszcze raz tak, że tak powiem, apeluję, bo myślę, że to jest bardzo istotne i też ja nie chciałbym, żeby były tylko kolejny rok, były dwie możliwości skorzystania z ogródku gastronomicznego, pomimo tego, że jest tyle terenu, a w żaden sposób, panie Jarku, mógłby pan nie przeszkadzać? No to już jest takie chyba już ciągłe. Myślę, że tyle. Jeżeli pan radny sobie wyobraża, że będę zmuszał przedsiębiorców, aby coś robili przed swoimi lokalami, a nie zgłaszają mi tego, no to ja nie mam woli zmuszania do robienia ogródków gastronomicznych. To nie jest moje prawo, bo tak to zaczyna wyglądać. Informuję, zgłosił mi się jeden przedsiębiorca, próbujemy mu pomóc. Najprościej odpowiedziałem. No, dziękuję. Czy to wszystkie pytania? Chyba tak. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Witold Darski. Coś jeszcze niedopowiedziane zostało? A proszę bardzo, Ryszard. Ja tylko jedno pytanie. Spotkałem się z zarzutem. No, zobowiązałem się poruszyć tę sprawę. Dlaczego na bieżąco nie jest publikowany wykaz zarządzeń burmistrza? Dziękuję. Dobrze, pan Witold Tarski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. Sprawozdanie mi zabrakło czegoś, za co pana burmistrza, w ogóle Urząd Miasta ludzie chwalą, za wiatę na placu dworcowym. Powinno to być wiata z 8 stanowiskami osłonięta, bo ludzie pytali, czy osłonięta. I jeden z mieszkańców nawet napisał, że takiej wiaty nie było 60 lat. Ja nie wiem, czy to akurat 60 lat, ale w każdym razie ludzie to chwalą i tego mi zabrakło. I jeszcze chciałbym się dowiedzieć, bo Wydział Urzędu Miasta nad tym pracuje, czy pomaga, jaki jest etap zaawansowania powstania Senioralnej Rady Miasta i kiedy możemy oczekiwać, że będą wszystkie dokumenty i podejmiemy uchwałę o powołaniu czy o powstaniu Senioralnej Rady Miasta. Dziękuję bardzo. To pytanie do spraw różnych raczej, bo to nie by brzmiało. No ale dobrze, tutaj pan burmistrz. Czy ktoś jeszcze? Pani Elżbieta Zabłocka, proszę. Ja już część pytań padło i już odpowiedź znam, ale mam pytania dwa. Pierwsze, dokonano montażu kosza ulicznego na Pileckiego. Mam pytanie, czy on stoi? To bardzo proszę, panie burmistrzu, jeżeli on stoi, bo pan powiedział, że jak tamten będzie stał, to pan więcej nigdy koszy nie postawi. A więc tamten stoi, nic się z nim nie dzieje, a więc bardzo prosimy o kosze w całym mieście. Kosze w całym mieście istnieją, dostawiane będą. Nie stawialiśmy ich w sezonie jesienno-zimowym. Z tym, że drodzy państwo, ilość koszy jest ograniczona tym, które posiadamy. Więc w taki sposób będziemy dostawiać i wynajdując miejsca na kosze, proszę mieć świadomość, że jakaś liczba jest ograniczona. Nie mamy ich
no nieograniczoną ilość koszy, tak? Więc jeżeli okaże się, że są miejsca, w których nie postawimy kosza ze względu na to, że nie mamy takich, będę albo wnioskował do budżetu, albo w następnym budżecie spróbujemy zrobić znowu pozycję mała architektura. W tym roku nie robiliśmy ze względów, wiadomo, mamy sporo inwestycji i pewne rzeczy były jakby odpuszczane, natomiast te, co posiadamy, oczywiście wykorzystamy i będą stawiane w tych miejscach, których Państwo prosiliście. I łączy się to też, że niektóre miejsca będą, jeżeli zgodzicie się na fotopułapki, tam gdzie będą nowa infrastruktura, również koszowa, malutka, będzie monitorowane. To tak mówię do osób, które uwielbiają śmiecie gospodarcze wrzucać i wciskać właśnie w te małe koszyki, bo takie sytuacje są niestety też nagminne. I jeszcze jedno mam, panie burmistrzu, pytanie, bo dokonano wymiany zniszczonych urządzeń sanitarnych w szalecie miejskim, czyli tam nie ma nadzoru żadnego? Bo to tak dziwnie, że szalet nie tak długo jest nowy, wystawiony. I panie dyrektorze, w którym tak, to jest? Tak właśnie dlatego pytam. Aha, a co to, przepraszam, bo ja sam nie wiem, co tam się wydarzyło. Czyli jest to o tyle problematyczne, kamery w szalecie nie może być. Osoba stwierdza, nie jest w stanie też za każdym, kto zrobi, przepraszam, skorzysta z toalety, iść i sprawdzić. To też tam jest oczywiście pani, która się tym zajmuje, ale są sytuacje, w których no niestety do dewastacji dochodzi, tak jak i w szkołach i wszędzie. Tak. Nie jest to może tak nagminne, ale taka dewastacja się wydarza i co jakiś czas jest coś naprawiane. Pan Ryszard o zarządzanie pytał, tak? Rozumiem. Tak, jeżeli chodzi o publikowanie zarządzeń, ja zapytam pana sekretarza, który ma bezpośredni nadzór nad wydziałem organizacyjno-administracyjnym. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, mogę tylko odpowiedzieć, że postaramy się raz w tygodniu na bieżąco po prostu to aktualizować, żeby było nie codziennie, ale raz w tygodniu, żeby taki czasowy okres przyjąć, żeby będziemy to aktualizowali po prostu. I tam odnośnie było pytanie, odnośnie zarządzania numer 14, a tam zarządzanie 13, to jest komisja przetargowa. A to już pan burmistrz odpowie, o co chodzi. Jeszcze dla pana Andorskiego to. Już chwilę. Powołanie komisji konkursowej. Dobrze, to tu jest. Komisja przetargowa. A, czyli to jest błąd. No widzicie, drodzy państwo, widzicie, wkradł się błąd. No dobrze, że państwo zwrócili uwagę. Komisja, nie, to jest przetargowa, bo to jest dostawa stacji roboczych właśnie cyfrowa gmina. Jak najbardziej to się zgadza, no nie konkursowa, a przetargowa. Przepraszamy za błąd. No zdarza się, najlepszym widzę. Nie ja to wypisywałem. Czyli dotycząca to, o czym mówiłem, dostawa stacji roboczych z programu cyfrowa gmina. Czy jakieś tam jeszcze pytanie było? Bo pan Darski pytał o, tam dwa pytania miał. O wiatę, pochwalił wiatę i prosił o Radę Seniora. To znaczy, ja wiem, że regulamin, właściwie statut pewnie w pewien sposób, statut jest opracowywany i rozumiem, że pani radczyni otrzymała go dzisiaj, więc jest to dość świeża sprawa, dlatego międzysesyjnie to ten może punkt wypadł ze względu na to, że jest w trakcie opracowywania jeszcze. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do informacji? Panie burmistrzu, pan się nie pochwalił, że wiatę postawił. O, to już pochwaliłeś, dobrze. To pan pochwalił, na wniosek wielu radnych pojawiła się ona i tu od razu mówię dla tych sceptyków, naprawdę mamy problem, aby gdziekolwiek więcej ją postawić, bo tam już nam terenu brakuje, bo pozostałe w dużej części tereny nie są nasze, gdybyśmy chcieli na taką podwójną zrobić, bo też słyszałem, że się więcej osób zbiera. Cały czas dopracowujemy i wreszcie, mam nadzieję, dopracujemy ten tak zwany też punkt z toaletą bezpośrednio w dworcu. Tu rozmowy trwają, no po prostu chcemy uniknąć kosztów własnych do tego obsługi. Jest szansa, że przedsiębiorca, jest takie, no mówię, no takie dosyć trudne do omówienia, ale myślę, że wreszcie się dogamy z przedsiębiorcą i przedsiębiorca będzie nam pozwoli. Nie dość, że tam korzystać oczywiście dla swoich kierowców, bo coś za coś, to udostępni nam dzięki temu możliwość korzystania przez wszystkich mieszkańców przy złych warunkach pogodowych, no i oczywiście z toalety. Dziękuję. Dziękuję. Wyczerpaliśmy serię pytań. Stwierdzam, że informacja złożona przez burmistrza została przyjęta przez Radę do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad.
Sprawozdania z realizacji zadań jednostek organizacyjnych z samorządu, to jest Bartoszycki Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Administracyjny Oświaty oraz Zakład Usług Komunalnych. Te sprawozdania panie i panowie radni otrzymali i proponuję omawianie tych sprawozdań w kolejności tak, jak zamieszczono w porządku obrad. I w związku z tym poproszę panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o opinię na temat sprawozdania dotyczącego Bartoszyckiego Domu Kultury. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami. Do sprawozdania Bartoszyckiego Domu Kultury mamy takie pytanie. Według jakiego klucza poszukiwani są artyści na Lato Bartoszyckie? Czy tylko i wyłącznie na przykład cena, czy jakieś inne są przesłanki, że są tacy, a nie inni artyści? I czy, co za tym idzie, czy gdzieś jest, czy jest badany rynek potrzeb, bo ja wiem, że disco polo u nas jest bardzo ważne w Bartoszycach i na naszym terenie, ale są też inne jeszcze elementy muzyczne, czy się na przykład rozmawia z grupami młodych ludzi, bo z tego co wiemy, to mają trochę inne gusty niż ludzie w różnym, w innym wieku. Właśnie tak, żebyśmy się, no powiem tak, oglądając, będąc na placu w czasie lata, mamy czasami niektóre koncerty, że są, no jest sporo ludzi rzeczywiście, a niektóre, że siedzi 5 osób i to tak wygląda trochę nawet, no nieładnie w stosunku do artysty, smutno to wygląda. Natomiast właśnie to jest to i co za tym idzie, może bardziej właśnie też na bieżąco kontrolować przy tym też wydatki, żeby nie było takiej sytuacji, jak była w tym roku, że zabrakło pieniędzy w Domu Kultury, czyli może mniej tych artystów, może nie musi być to co weekend czy co tydzień, aczkolwiek nie jest to złe, bo to było dość przyjemne, takie spotkanie artystyczne, ale wiemy, jaką mamy sytuację finansową, żeby właśnie może tutaj na to zwrócić uwagę. Komisja za sprawozdanie pozytywnie przyjęła. Dziękuję bardzo. Sprawa wygląda w ten sposób. Nie ma dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury, bo jest na, właśnie jest na zwolnieniu lekarskim. Jest pani księgowa, tak? Z BDK-u? Jest, ale pan dyrektor prosił mnie bardzo. Właśnie ja rozmawiałam z panem dyrektorem, on mówi, że go nie będzie, więc ja mówiłam o tym, żeby nam odpisał na te pytania. Tak. Na pewno słyszy nas, także. Jasne, bo pani księgowa oczywiście może o sprawach finansowych, ale tutaj właściwie tylko państwu chodziło raczej o repertuar i o takie techniczne sprawy stricte adresowane do rektora, ale opinia jest pozytywna. Także czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Proszę bardzo, pan radny Karol Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie odnośnie, myślę, że akurat tutaj pani odpowie tutaj. Chodzi o praktycznie ostatni punkt w sprawozdaniu, o środki pozyskane z zewnątrz i jest informacja, że w listopadzie został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę wentylacji oraz klimatyzacji sali widowiskowej Bartoszyckiego Domu Kultury. No i jest kropka postawiona i jeżeli to było w listopadzie, czy co się zadziało? Czy jest w trakcie rozpatrzony, odrzucony? Na jakim jest etapie? Zabrakło po prostu jednego zdania. To jakby można było teraz powiedzieć. Jasne. Proszę bardzo pani, tylko uprzejmie proszę do mikrofonu, bo się nie nagra, także to pofatyguje się pani raczej do mównicy. Dzień dobry. Do tej pory nic nie wiadomo jeszcze na temat tego wniosku. Nie mam odpowiedzi. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Bartoszyckiego Domu Kultury z realizacji zadań za 2022 rok. Co jeszcze w sprawie BDK-u? Znaczy ja chciałam powiedzieć a propos tego, co powiedział pan Karol. Wnioski zostały rozpatrzone. Akurat nie mamy wiedzy, na jakim etapie jest rozstrzygnięcie tego wniosku i kolejny konkurs został ogłoszony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do 31 marca jest termin składania wniosków. No tak, do jutra. To już jest drugi konkurs, więc po prostu nie ma tylko tutaj informacji. Natomiast może pani księgowa też nie ma tej wiedzy teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości sprawozdanie Bartoszyckiego Domu Kultury z realizacji zadań w 2022 roku. Poproszę teraz, chodzi o sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, poproszę Panią o opinię. Komisja również przyjęła pozytywnie sprawozdanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. No to widać, że biblioteka już nie tylko wypożycza książki, ale jest rzeczywiście takim centrum kultury, kolejnym takim fajnym centrum kultury w Bartoszycach. Także pozytywnie komisja przyjęła. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pani Radna Elżbieta Zawodzka. Ja tylko z taką prośbą, ponieważ w tym sprawozdaniu mamy tak wykluczające się trochę podane kwoty, bo jest na przykład podane, że książek zakupiono na sumę 56 175 zł, a dalej czytamy ogółem wydatkowano na zakup książek 55 768 zł. Także tak prosiłabym, żeby po prostu to no, weryfikować i żeby się zgadzały po prostu kwoty ujmowane. Dziękuję. Jasne. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos Państwa na temat tego sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że sprawozdanie sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z realizacji zadań w 2022 roku przez Wysoką Radę zostało przyjęte. Proszę teraz Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, Panią Ewę, o opinię na temat sprawozdania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tutaj również komisja przyjęła pozytywnie, całe sprawozdanie. Opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten sprawozdania? Bociru. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie tutaj właśnie odnośnie sprawozdania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo widzimy, że każde wydarzenie jest opisane ilością uczestników i chciałbym się po prostu doprecyzować, czy to jest ilość sportowców, czy sportowców plus kibiców. O, to jest takie moje pytanie. Odpowiedź jest. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z realizacji zadań w 2022 roku. Panią Ewę poproszę również o opinię na temat Środowiskowego Domu Samopomocy. Tutaj również komisja przyjęła pozytywnie sprawozdanie. Okej. Nie ma chętnych do dyskusji. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy z realizacji zadań w 2022 roku. Proszę Panią Zresowę o opinię na temat sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo obszerne sprawozdania, tak jak co roku komisja również przyjęła pozytywnie. Dużo działań, dużo pieniędzy przeszło przez Miejski Ośrodek Pomocy, ale bardzo pozytywnie. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań w 2022 roku. I proszę jeszcze o opinię Panią Przewodniczącą dotyczącą sprawozdania Zespołu Administracyjnego Oświaty. To sprawozdanie również komisja przyjęła pozytywnie. Cieszymy się, że nasze szkoły, przedszkola korzystają i ze środków zewnętrznych, nie tylko z naszego budżetu, także widać to wszystko. Dziękujemy bardzo. Opinia pozytywna. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten temat? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie ZAO z realizacji zadań w 2022 roku. Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych. Proszę tutaj członka komisji Przewodniczącego pana Janusza Pasjaka o opinię na temat sprawozdania. ZUK-u. Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkaniowej zapoznała się ze sprawozdaniem Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach za rok 2022 oraz wysłuchała wyjaśnień dyrektora ZUK pana Krzysztofa Jeżyły o sytuacji w zakładzie. Zakład Usług Komunalnych na chwilę obecną zatrudnia 19 osób, z czego 18 osób na cały etat oraz jedna osoba na 1/4 etatu. Ponadto ZUK nadzorował pracę 22 osób skazanych wyrokiem sądu na rzecz miasta, gdzie przepracowano 274 godziny. Jak oświadczył dyrektor,
Zakładu Usług Komunalnych 75% załogi pobiera uposażenie w wysokości najniższej krajowej plus dodatek stażowy, co często negatywnie wpływa na obsadzanie zwalnianych miejsc pracy w przypadku odejścia ludzi na emeryturę i zatrudnienia odpowiednich fachowców w tym kierunku. Do zadań ZUK w Bartoszycach jako jednostki budżetowej należy świadczenie usług robót na rzecz gminy miejskiej Bartoszyce oraz jednostek jej podległych w zakresie dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości, porządku urządzeń sanitarnych, tarkowiska miejskiego, zieleni miejskiej i zadrzewień, utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, administrowanie cmentarzami komunalnymi. W ciągu 2022 roku Zakład Usług Komunalnych wykonał wiele inwestycji praw naprawczych, porządkowych, zabezpieczenia wielu imprez i tym podobne, co zresztą widać po każdym sprawozdaniu w okresie międzysesyjnym, jaki ogrom pracy ten zakład wykonuje. Ponadto Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochód w 2022 roku 139 191 zł i 33 grosze z opłat targowych za korzystanie z urządzeń targowiska, energii podliczników na targowisku oraz sprzedaży pozyskanego drewna. Komisja stwierdziła, że wyniki pracy Zakładu Usług Komunalnych i ogrom pracy, jaki został włożony w funkcjonowanie naszego miasta, jest satysfakcjonujący i wysoko ocenia pracę kierownictwa, jak również całą załogę zakładu. Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie ZUK za 2020 rok w sposób pozytywny. Ponadto komisja poparła jednogłośnie wniosek radnego Tadeusza Azarewicza dotyczący podniesienia płacy pracowników Zakładu Usług Komunalnych o 20%, co oczywiście będzie się wiązało, jeżeli będą takie środki. To zresztą pan burmistrz sam prosił, żeby wpisać to do naszego protokołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na to sprawozdanie? Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mi nasunęło się jedno tutaj pytanie. Czy Zakład Usług Komunalnych rozważał może zakup podnośnika koszowego, by, że tak powiem, prowadzić pracę w dużych wysokościach? Na przykład, jak wyczytałem z innych sprawozdań, odśnieżanie Bosiru kosztowało 14 tysięcy, dachu na hali tutaj przez Bosir kosztowało 14 150 zł i te pieniądze mogłyby zostać tak jakby tutaj w naszym obiegu wewnętrznym. Dlatego o to pytam. I czy też nie był rozpatrywany może, to taki może nie wiem jakiej skali jest to wydatek, zakup urządzenia do dorabiania kluczy, ponieważ inne tam, że tak powiem, jednostki wydają sporo, no, zauważyłem, jakby to zsumować na dorabianie kluczy. A mogłoby to tak samo zostawać, że tak powiem, tutaj u nas wewnątrz. Dobrze. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania do sprawozdania? Nie. Pan radny Azarewicz, proszę. Chciałem powiedzieć dla przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, że do budżetu wniosek o podnośniku złożyłem. Tylko z racji tego, że mamy budżet taki, jaki mamy, to zostało przełożone na następne lata. Dziękuję. Dziękuję. Pan oczekuje może, żeby sobie zabrał głos dyrektor? Nie, to po prostu taka refleksja tylko, rozumiem. I w związku z tym, że nie widzę więcej pytań, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych z realizacji zadań w 2022 roku. Jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w 2022 roku otrzymali panie i panowie radni. Poproszę tutaj przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa pana Karola Kapuścińskiego o opinię na temat tegoż sprawozdania. Członkowie Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa zapoznali się z realizacją programu i tutaj tylko może podkreślę, na czym polegał program. Chodziło o, w głównej mierze o udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocą w rodzinie, działań wobec osób sięgających po substancje psychoaktywne, ich rodzin i bliskich, motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii. Opinia jest, przyjęliśmy to do wiadomości. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Punkt 7 porządku obrad.
Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Bartoszyca na lata 2019-2023 w 2022 roku. Jest to i tutaj również poproszę pana radnego o opinię na temat tegoż sprawozdania. Komisja do spraw samorządowych i bezpieczeństwa zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Bartoszyce na lata 2019-2023 w roku 2022, gdzie sobie wyznaczyliśmy cele skutecznego i efektywnego zwalczania przemocy w rodzinie, zapewnienia osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy, zapewnienia interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy i zmian postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne. Przyjęliśmy program do wiadomości. Dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Punkt 8 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny Miasta Bartoszyce na lata 2022-2024 za 2022 rok. I tutaj poproszę panią przewodniczącą komisji, panią Ewę Kapustę, o opinię na temat sprawozdania. Sprawozdanie z programu wspierania rodziny miasta Bartoszyce na lata 2022-2024 wyznacza kierunki działania dla instytucji, tych placówek i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie. I cele szczegółowe, które są sobie stawiane, są realizowane, monitorowane oczywiście przy współudziale nie tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale przy współudziale wielu innych jednostek i tutaj pani dyrektor wypisała praktycznie wszystkie, jest to 22 podmioty, które współpracują w ramach tego programu. No, to pokazuje, jak ważna jest rola właśnie pomocy rodzinie i jak ona jest realizowana i po prostu, że ten program jest potrzebny. Komisja pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Proszę państwa, proponuję, żebyśmy przed blokiem głosowań projektu uchwał przerwę. Proszę państwa, wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 9a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz autopoprawkę. Panie i panowie radni otrzymali. Jest to projekt oznaczony numerem 1/65. I poproszę tutaj panią Lucynę Jędryszkę, przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu. Dział A dochody, dział 758, w tym rozdział 758.01, zmniejszenie subwencji oświatowej na kwotę 19 376 zł i dział 758.07, zwiększenie tej subwencji. To jest kwoty ostatecznej części wyrównawczej subwencji na 2023 rok o kwotę 30 tysięcy złotych. Komisja zaopiniowała pozytywnie i rozdział 758.14, zwiększenie o 684 zł dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852.95, zwiększenie o 20 165 zł planu dochodów z tytułu dofinansowania przez PFRON edycji bartoszyckich spotkań osób niesamodzielnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 853, rozdział 853.95, zwiększenie o 33 165 zł planu dochodów z tytułu dodatków elektrycznych związanych ze wzrostem cen energii i rekompensaty z tytułu używania innych źródeł ciepła. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, zwiększenie o 187 zł dochodów z tytułu dofinansowania zatrudnienia 4 osób w ramach prac publicznych na okres niecałych 6 miesięcy. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 600, rozdział 600,
02, zmniejszenie o 35 tysięcy złotych wydatków inwestycyjnych na zakup wiaty na placu dworcowym. Ta wiata została zakupiona w ramach wydatków bieżących. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 750-23 i paragraf 410 i 4010 i 4110, zwiększenie o 47 163 zł planu wydatków związanych z odprawą emerytalną pracownika odchodzącego na emeryturę. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 758, rozdział 758-14, zwiększenie o 12 tysięcy złotych planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie długów spadkowych po przyjętych z mocy prawa spadkach. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 852, w tym rozdział dział 852, w tym rozdział 852-19, zwiększenie o 684 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie naprawy uszkodzonego mienia oraz 15 zł między paragrafami. Przesunięcie komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852-95, zwiększenie o 20 165 zł planu wydatków z przeznaczeniem na organizację bartoszewskich spotkań artystycznych osób niesamodzielnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie planu wydatków o 33 165 zł 45 groszy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu dodatków elektrycznych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, rozdział 902, paragraf 4300 i 6050, przesunięcie wydatków w kwocie 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę wiaty śmietnikowej między budynkami Jagiellończyka 7 i 8. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 913, przesunięcie 4 tysięcy złotych wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami i przeznaczenie tej kwoty na dotację dla organizacji prowadzących różnego rodzaju formy opieki. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Dział 990, rozdział 995, zwiększenie o 101 600 zł planu wydatków związanych z zatrudnieniem 4 osób w ramach robót publicznych oraz 10 500 na zakup 3 fotopułapek. Trzech tam jest, poprawić należy. To jest tak, 5500 zł oraz 5000 zł wydatki związane z funkcjonowaniem pozostałych urządzeń komunalnych. Między innymi jest to dodane do zakupu wiaty przystankowej na placu dworcowym. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-03. Zwiększenie o 55 tysięcy planu wydatków z przeznaczeniem na organizację Dni Bartoszyc. Wniosek o zwiększenie został złożony przez pana dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury na kwotę 75 tysięcy. Komisja, pan skarbnik, komisja zadecydowała o zwiększeniu o 55 tysięcy złotych tego planu wydatków i komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do budżetu. Dotyczy ona zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 10 710 zł związanych z wypłatą dodatków elektrycznych. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Elżbieta Zabłocka, proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu, ja tylko z takim apelem do pana, ponieważ mamy tutaj zwiększenie dla BDK-u na Dni Bartoszyc, a ja już drugi rok proszę w trakcie roku, żeby pan dyrektor łaskawie do budżetu dał nam
cały plan, jaki przewiduje na Dni Bartoszyc i uniknęlibyśmy wtedy takiego zwiększania, bo można zaplanować i zwiększyć o parę złotych, a zwiększać o ileś tysięcy, to myślę, że jest różnica. A więc przynajmniej, żeby miał w zarysie, co planuje, jakich artystów zaprosić i ewentualnie jaki to koszt, chociaż mniej więcej będzie, bo w tej chwili no to jest tak, ja wiem, że to jest pół roku wcześniej dosyć ciężko określić koszt, bo wszystko idzie w górę, ale na pewno nie byłaby aż taka, myślę, że różnica. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni Państwo, ja mam pytanie odnośnie właśnie kwoty przeznaczonej na zakup fotopułapek. Dlaczego te 5500? Bo ostatnio przejrzałem sobie w internecie, że te fotopułapki na przykład, które są montowane przez leśników, kosztują 300 zł. I dlaczego tak jest wysoka kwota właśnie przeznaczona? I parę takich szczegółów technicznych odnośnie tych fotopułapek właśnie, jakie to są urządzenia. Tak mniej więcej, tak by można było zdradzić tutaj takich właśnie spraw technicznych z tym związanych. I nie jestem zwolennikiem, jeszcze od razu informuję, tego, żeby monitoring był w każdym miejscu publicznym, tak jak pan burmistrz powiedział, także chciałbym to sprostować i uważam, że na Orlikach powinny być zamontowane kamery. Jeżeli chodzi o Orliki, tak od razu na gorąco powiem, szkoły, przedszkola posiadają swój monitoring i to jest jakby podstawą do pewnego monitorowania. Dziękuję. A pozwolę sobie, panie przewodniczący, odpowiedzieć też już na te pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o koszty, drodzy państwo, biurze rady i tutaj myślę, że była dostępność na cały kosztorys związany, gdzie w pierwszym zdaniu pan dyrektor BDK napisał, że do budżetu on wnioskował o 250 tysięcy, a dostał 180, czyli on jakby kalkulował to. To było obcięte tak naprawdę i z tego względu widzę, że nie udało mu się, bo i tak my tych 250 w sumie nie dajemy, bo ścinamy, tak? I on się zobowiązał te pieniądze znaleźć. Prawdopodobnie, no na ile uda się plac sprzedać, wiemy w jakiejś tam kwocie, to są już nieduże pieniądze, kiedyś to były ogromne pieniądze, można było po 30, po 40 tysięcy dostać na zaplacowe. Placowe jest coraz niższe, bo i ta sprzedalność jest niższa w tego typu ogródkach gastronomicznych, no bo i logiczne, bo i ceny są wyższe, więc ludzie, przepraszam, mieszkańcy, osoby korzystające, no przywożą często ze sobą swój prowiant, o tak powiem, najprościej i dlatego też ta opłacalność jest niższa. Po drugie, tu państwu też mam zapewnienie od pana dyrektora, bo był na komisji, to już cała komisja słyszała, że nie będzie sytuacji z poprzedniego roku, jeżeli chodzi o to, jeżeli znajdzie pieniądze nawet po części przesunie z lata artystycznego, że będzie później wnioskował o zwiększenie kwoty na niedoszacowanie lata artystycznego czy wynagrodzenia. Więc tu jest stuprocentowe zapewnienie i to jest związane tylko z Dniami Bartoszyc. To w takim układzie, panie burmistrzu, ja znaczy myślę, że będę też i wyrazicielem radnych, to chcielibyśmy na koniec roku po prostu dostawać, co pan dyrektor planuje i no bo wtedy może nie ma sensu obcinać właśnie, no bo to tak my obcinamy, a potem tak musimy dołożyć, to tak, nie? Dziękuję bardzo. Znaczy też powiem, nie wszystko się uda zaplanować, bo z artystami się rozmawia tak naprawdę cały rok i niektórzy się, no też takie sytuacje bywają, nie zgadzają się występować na imprezach niebiletowanych. Tak to dziwnie brzmi, ale tak to jest. I załóżmy mają swoje trasy, nie zgadzają się, wypadają jakieś inne rzeczy i poszukuje się tych artystów, nie mówię, że ad hoc, bo te prace trwają długo, ale no ja nie jestem tym, który wyzwania, łapie menadżera, ale wiem, że jest to bardzo trudna praca i jest trudna i z artystami też się ciężko rozmawia, ciężko się negocjuje, są coraz większe, no to też powiem publicznie, o czym też no, chyba to jest jawne, są zmowy cenowe między tak naprawdę pewnymi no właśnie menadżerami, nie obrażając artystów i tak to niestety wygląda, tak zwane też sytuacje, o których pan dyrektor mówił, ale to powiem też publicznie, gdzie chciałoby się na przykład jedno na oświetlenie zrobić, a każdy wymaga innego oświetlenia, bo mają swoje sterowniki. Proszę bardzo, ja w tych światłach dobrze wyglądam, a już w tych światłach źle wyglądam. Zaczyna być takie przepychanki, a ciężko też brać, no mówię wprost, artystów bardzo dobrych, ale tanich i nieznanych, tak, no za bardzo publicznie, bo wtedy jest tak zwany oddźwięk społeczny bardzo niski, tak, i wtedy dostajemy my wszyscy po głowie, że Dni Bartoszyc nie mają jakichś tam gwiazd, tak? No najprościej powiem. Pan komendant jeszcze?
Chwileczkę, momencik, jeszcze o tych fotopułapkach, kosztach. Pan poszedł jeszcze, to dobrze, to proszę. Mogę ja powiedzieć. Proszę, pan sekretarz może odpowiedzieć. Szanowni Państwo, odnośnie fotopułapek, to nie może być taki najtańszy sprzęt. To są, tu już pana komendanta już troszeczkę wyprzedziłem. Chodzi o fotopułapki, które będą miały karty SIM, że odczyt będzie praktycznie na bieżąco. Najpierw jest przesyłane małe zdjęcie, a później się wchodzi do systemu, do oprogramowania zdalnie i można powiększyć na bieżąco to, co się w tej chwili wydarzyło. Także SIM z internetem, z akumulatorami długo działającymi, około 3 tygodni działającymi. Tak, plus zapasowe. Odpowiem, będzie to musiało, po prostu jest, największy problem to jest program techniczny, umieszczenie tego na odpowiedniej wysokości, żeby nie zostało to po prostu ukradzione, rozkradzione i zabezpieczone. Także to już mamy, że tak powiem, dzięki prezesowi ZGO mamy to już ogarnięte. Także proszę, jak kupimy, będą działały. Nie będzie mapy, gdzie to wisi. Trzeba być po prostu będzie czujnym i tyle, tak? Dziękuję bardzo. Nie. Panie komendancie, do mikrofonu, bo to się nie nagra. Panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu. Jeszcze tutaj, co pan sekretarz dopowiedział, to jeszcze ta firma z Poznania zapewnia roczną gwarancję na te urządzenia, a później po minięciu tej gwarancji serwis, bo liczymy na to, że może się urządzenie zepsuć, nie? To nie są najdroższe, panie Jarku, urządzenia, bo w tej chwili kamera jedna na 6 tysięcy kosztuje, a nie patrzyliśmy tutaj na kamery po 300 zł. No, to są tylko takie punktowe praktycznie. Tu pan sekretarz powiedział praktycznie, że będzie połączenie będzie na komórkę, także w pierwszej kolejności będziemy widzieć ten numer rejestracyjny, a później kartę pamięci sobie zdejmiemy tutaj, tak jak też ustalone, że z ZGO młodzi ludzie będą pomagać wchodzić na 7 metrów wysokości. Jak kartę pamięci sobie zdejmiemy, to już tamten obraz sobie przejrzymy. No i myślę, że to jakiś straszak będzie dla tych śmieciarzy, czy co, dla tych, co dewastują. No i nie będziemy informować, w którym miejscu jest ta kamera umieszczona, gdyż Straż Miejska ma takie uprawnienia, że nie musi informować. Możemy działać z zaskoczenia. Tajnie państwo radni, jeżeli będą chcieli wiedzieć, gdzie w danym miejscu będzie, to jest, ale prosimy wtedy nie sprzedawać tego do publiczności, do publicznej informacji nie przekazywać. Także to cena taka środkowa jest. Dobrze, odnośnie fotopułapek jeszcze? No proszę. A mamy, tak. Tylko się chciałbym jeszcze zapytać, na przykład jakieś ubezpieczenie, bo jakby to gdzieś zostało skradzione, czy coś takiego. Sprzęt zostanie ubezpieczony. Będzie ubezpieczony, no to dobrze. Tak jak cały sprzęt, środki trwałe są ubezpieczone w Urzędzie Miasta, także to będzie ubezpieczone. Rozdzielczość załóżmy tej jednej z kamer B3, których dwie zamawiamy, to jest 12 pikseli łamane na 8, na 5, tak pisze przynajmniej. Proszę? Nocą. Tak. Dobrze, nie wnikajmy już w szczegóły. Proszę bardzo, pani radna jeszcze. Na ruch działa do 28 metrów tego, co się porusza. No. Także, no. Reszta w praniu wyjdzie. No, ja je ceny targowałem i tak jak to się mówi, te urządzenia, żeby w miarę spełniały, to specjaliści by mówili, że te w tej chwili najlepiej schodzą. Nie jest to cena, uważam, że wygórowana. Jeżeli, bo to z całym oprzyrządowaniem. Zapasowe akumulatory, teraz pasy mocujące do tego. No cóż, ja muszę tu spojrzeć, bo to już kawałek minął. Z całym oprogramowaniem. Karty pamięci, ładowarki, akumulatory, no i te trzy fotopułapki. To jest cały zestaw tego wszystkiego. Dziękujemy. Dobrze, dziękujemy za wyczerpującą informację. Proszę bardzo, pani radna Adamczyk, proszę. Ja mam pytanie techniczne takie do pana skarbnika.
Wniosek o zwiększenie został złożony przez dyrektora BDK-u na kwotę 75 czy 70? 70, bo ja mam poprawiony na 70 tysięcy, tak? Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Karol Kapuściński. Już nie, tak? Ktoś jeszcze z państwa? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/65? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt jest oznaczony numerem 2/65. Poproszę panią przewodniczącą również o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036. Zmiany wynikają ze zmian przyjętych w budżecie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto jest za, przeciw lub się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały oznaczonego numerem 2/65? Proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce na rok 2023. Projekt oznaczony numerem 3/65. Poproszę pana przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa, pana radnego Karola Kapuścińskiego, o opinię na temat projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Opinia Komisji Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa na temat uchwały numer 3/65 jest pozytywna. Nadmieniam tylko, że nie różni się swą treścią z uchwałą, którą podejmowaliśmy w zeszłym roku. Zmianie uległa tylko kwota. Jedna z kwot tutaj jest zamieszczona w paragrafie 13 rozdziału 10. Została zwiększona o 4000, które kwoty przyjmowaliśmy w projekcie tutaj zmian w budżecie. Opinia jest pozytywna, jednogłośnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Ja mam pytanie, ponieważ w uzasadnieniu jest napisane, że został program przekazany do zaopiniowania i jest napisane, a uzyskana opinia została wnikliwie przeanalizowana. Chciałabym się dowiedzieć, na czym ta wnikliwa analiza polegała, ponieważ ja wzięłam opinię weterynarii, no bo niestety organizacje samorządowe stwierdziły, że i tak nigdy nie jest brane pod uwagę, więc nie ma sensu nic pisać. Mamy w opinii napisane. Przedłożony program nie rozstrzyga również kwestii zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Szukanie gabinetu weterynaryjnego będącego w trakcie zdarzenia drogowego wydaje się nie być właściwe, ponieważ niepotrzebnie wydłuża się czas oczekiwania cierpiącego zwierzęcia na pomoc. W związku z powyższym zasadnym wydaje się wskazanie konkretnego podmiotu leczniczego, który wykona zabiegi lekarsko-weterynaryjne w sytuacjach wymagających tego typu interwencji. Ponadto brak jest wskazania, kogo należy powiadomić w chwili udziału w zdarzeniu drogowym z udziałem zwierząt, jeśli nastąpiło ono poza godzinami pracy Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej. Z tego co widzę, w programie niestety nie zostało ani uwzględnione pierwsze, ani uwzględnione drugie. Dlatego moje pytanie jest takie, na czym polegała wnikliwa analiza tej opinii? Czy na przeczytaniu i stwierdzeniu, aha, my mamy swoje, róbmy swoje, czy też na tym, bo ja nie widzę problemu, żeby wskazać gabinet, który będzie, tak mają zrobione inne miasta, że jest gabinet, który po prostu jest całą dobę otwarty i jest wskazane, że do tego gabinetu się zgłaszamy. Natomiast u nas no niestety nie ma wskazania. No najbliższym gabinetem chyba byłoby obdzwonienie Lidzbarka, Olsztyna, no bo
innej chyba możliwości byśmy nie mieli. Natomiast i nie mamy również wskazanego telefonu, gdzie dzwonić w razie, jeżeli jest to sobota, niedziela, czy jest to już po godzinach pracy urzędu. Ja wiem, że naszych mieszkańców się przyzwyczaiło do tego, że dzwonią zawsze do naszych stowarzyszeń, które tak naprawdę za gminę robią robotę, którą powinna robić gmina, bo to powinna osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta decydować o tym, co jest robione z danym zwierzakiem. Natomiast robią to dziewczyny i bardzo dobrą robotę wykonują, ale myślę, że ten program powinien mieć z kim się konsultować. Nie każdy ma telefony do stowarzyszeń, czy też do jednego, czy do drugiego. Dlatego uważam, że powinno być tutaj dopisane i powinien być wskazany gabinet weterynaryjny, do którego mamy dzwonić. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, panie burmistrzu, jakby pan się odniósł do tego, czy ewentualnie autor tego programu? Wnikliwa analiza, szanowni państwo, nie polega na tym, że trzeba się ze wszystkim zgadzać, co jest w danej opinii wpisane. Ograniczenie konkurencyjności gabinetów weterynaryjnych jest moim zdaniem niezgodne nawet z wieloma innymi przepisami, więc wskazanie gabinetu może powodować ograniczenie konkurencyjności. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, finanse, które zostały przeznaczone na program, nie pozwalają na wskazanie za każdym razem dyżuru całodobowego weterynarza, więc to jest jakby też drugi aspekt, bardzo istotny i brany pod uwagę przy kształtowaniu programu. Po trzecie, wskazano tam tematy związanymi ze zdarzeniami drogowymi ze zwierzętami. Każde zdarzenie drogowe, jakiekolwiek, czy z człowiekiem, czy ze zwierzęciem, zgłaszane jest prawdopodobnie i najpewniej do policji, na policję. Policja ma bazę kontaktów nawet w temacie półweekendowym z pracownikami, którzy zajmują się opieką nad zwierzętami w Urzędzie Miasta czy do Komendanta Straży Miejskiej i te telefony są wykonywane i te interwencje w godzinach wieczornych, nocnych czy w tych, których nie pracuje urząd są na bieżąco czynione. Wskazywanie numeru pracownika do wiadomości publicznej oznacza jego całodobowy dyżur, o czym już rozmawialiśmy przy temacie odśnieżania miasta. Dziękuję. Dziękuję. No proszę jeszcze, pani Ola. Panie burmistrzu, ale to nie policja ma się zajmować takimi zdarzeniami drogowymi, tylko to my mamy się zajmować, bo to jest naszym obowiązkiem jako gminy. I nie widzę, ale ja nie widzę, zrozumiałam panie burmistrzu, bardzo dokładnie zrozumiałam, ale nie sądzę, że, czy ja zapytam osobę, która zajmuje się zwierzętami, czy była chociaż jedna taka sytuacja, w której policja zadzwoniła i stwierdziła, że jest, no gdzieś ranny zwierzak leży. Chcesz teraz? Proszę bardzo, pan sekretarz. Jeszcze dokończę. Zdarzeniami drogowymi zajmuje się przede wszystkim policja, od tego zacznijmy, więc jakby to jest pierwsza odpowiedź. Co do tego, czy była taka sytuacja, to tak, prosimy pracownika, ewentualnie pan sekretarz może ma jakąś wiedzę, to też proszę. Szanowni Państwo, tych może zdarzeń nie jest dużo, ale jest do dyspozycji pracowni w godzinach pracy, Straż Miejska, Komendant Straży Miejskiej, daj mi teraz skończyć, Komendant Straży Miejskiej wielokrotnie odbiera telefony i się z tym wcale nie kryje i tak dalej i działa w tym zakresie. Tu też mieliśmy wielokrotnie i w tamtym roku wieloletnie przykłady i jeśli Pani Radna będzie chciała, żebyśmy te warunki dwa spełnili, w przyszłym roku zgodnie z opinią wystąpimy do wszystkich zakładów z zapytaniem ofertowym o dyżur całodobowy, bo to już za gotowość trzeba zapłacić, bo nikt za darmo tego robił nie będzie. Tak jak pani przeczytała w innych programach, mają to zapewnione, tylko trzeba zajrzeć też do budżetu, ile to kosztuje miesięcznie i rocznie za dyżur. Pracownikowi, jak jest jeden pracownik, nie ma technicznej, fizycznej, prawnej możliwości niezgodne z kodeksem pracy, żeby pracował 24 godziny na dobę. Jeżeli tak państwo będą chcieli, zrobimy służbę dyżurną, zatrudnimy 6 osób do pełnienia takiej służby albo zwiększymy stan etatowy Straży Miejskiej i wtedy będziemy mogli układać służby dyżurne jako dyżury
całodobowe. Dlatego proszę wziąć to pod uwagę. To nie jest takie hop-hop, że jest jeden pracownik i obskoczy cały rok. Nie ma takiej fizycznej i prawnej możliwości, żeby tak pracownika jednego obciążać. Dziękuję bardzo. No może już będziemy, proszę bardzo, jeszcze pytanie. Ja przepraszam, żeby było jasne. Ja te pytania zadaję, ponieważ do mnie zadzwonili ludzie, którzy pytali mnie o to, bo dzwonili i nie mogli się dodzwonić, że pracownik nie odbierał telefonu. I tu o to chodzi, no panie burmistrzu, no dobrze, ale nie, jeżeli mamy zapewnić zdarzenie drogowe, bo państwo troszeczkę inaczej rozumiecie zdarzenie drogowe. Zdarzenie drogowe w tym momencie, w którym jest policja, okej, ale jest kupę zdarzeń drogowych, że jest zwierzak potrącony, zostawiony i tak naprawdę ani policji, nikogo nie ma. Ktoś się po drodze zatrzymuje i patrzy, że coś się dzieje, tak? I nie wie, do kogo ma dzwonić. Bo straży miejskiej nie ma w sobotę, w niedzielę, bo pracownik nie odbiera, tak? Który no, słusznie, bo nie jest w sobotę, w niedzielę zatrudniony. Ale nie wiem, to może umówmy się ze stowarzyszeniami, że oni udostępnią swój telefon, żeby po prostu ludzie wiedzieli, gdzie mają dzwonić. Ja nie mówię, że to ma być telefon do pracownika, ale może umówmy się ze stowarzyszeniami, czy wyrażą zgodę, żeby w naszym programie był telefon do nich, i on był na stronie Urzędu Miasta, żeby ludzie wiedzieli, do kogo mają dzwonić. Tu nie chodzi o to, panie burmistrzu, żeby zatrudniać następne 6 czy 10 osób, tylko o to, żebyśmy wypracowali taki program, żeby w tym programie było zawarte to, co powinno być. To jest program tak naprawdę bardzo minimalistyczny, bo on no, jedynie to, co rzeczywiście jest konieczne, to jest w tym programie i nic poza tym, ale mówię, no ja myślę, że to nie jest problem, tylko trzeba po prostu w jakiś sposób pomyśleć, jak to zrobić, żeby było rzeczywiście na stronie, w programie ujęte, do kogo możemy dzwonić. Proszę, panie burmistrzu. Ja tak, aby wyprzedzić pewne pytania, które się mogą zdarzać jeszcze na najbliższych sesjach. Drodzy państwo, jestem po rozmowach z panem wójtem gminy Bartoszyce, bardzo świeżych, również z panem burmistrzem Biszczynka. I to, co wstępnie zapowiadaliśmy i to, co państwo przyjęli też w uchwale budżetowej dotyczące budowy schroniska dla zwierząt bezdomnych, jest na dobrej drodze. Dlaczego musimy to zrobić? Ponieważ to, co jest nawet w opinii lekarza weterynarii, ale też niedługo stanie się ustawowo obowiązujące, całodobowa opieka nad zwierzętami rannymi będzie już w pełni jakby obciążała samorządy gminne. Więc te, które nie zdążą z budową schroniska, będą miały naprawdę duże problemy. A to jest jedyny sposób, w którym weterynarz, czy opieka weterynaryjna, czy opieka jakakolwiek związana po usłudze weterynaryjnej byłaby zapewniona, więc w tą stronę zmierzamy i nie stoimy, tak? Bo gmina jest w stanie zrobić dla samej siebie pewne takie miejsca. My mamy problem na terenie miasta, aby zrobić legalne, prawdziwe schronisko, bo takich terenów tak naprawdę nie posiadamy, a jeżeli posiadamy, to powiem wprost, w miejscu, w którym byśmy mogli to umieścić, byłyby takie społeczne nieprzyzwolenie, że no nie spróbujemy, tak, no z prostego względu, no te zwierzęta cierpią, potrafią szczekać, wiadomo, o co chodzi, tak, to jest jakby naturalne, ktoś jest zamknięty, zwierzę tak samo, więc byłoby to no społecznie niedopuszczalne dla wielu osób, które chcą też w nocy odpoczywać, przepraszam, to jest logiczne, tak, więc tutaj idziemy w dobrym kierunku, naprawdę są prowadzone rozmowy pozytywne, co oznacza też nieprawdopodobnie, tylko na pewno partycypację 3 samorządów, czy w projektowaniu, czy w budowie i również w ponoszeniu kosztów, w przyszłości możliwe, że i zysków, ale na początek na pewno kosztów, jeżeli chodzi o schronisko. Też rozmawiamy na ten temat, aby budowę tego schroniska etapować, czyli pierwszy etap, zrobić projekt oczywiście 3-etapowy, pierwszy etap, żeby zapewnić dla tych trzech gmin pewność bezpieczeństwa właśnie przy utrzymaniu jakby tym minimalistycznym w miarę
tych zwierząt, które będą trafiały z obszarów tych poszczególnych naszych trzech gmin, z docelową możliwością rozszerzenia, czyli teren musi być większy projektowany niż na początku się to schronisko pojawi, czyli z możliwością rozbudowywania i wykorzystywania docelowo również komercyjnie, co jest bardzo logiczne, aby te koszty zmniejszać obsługi własnych zwierząt, których no nie mamy aż tak dużo. Ale są, tak? I pochylamy się również nad tym. Szukamy teraz już tak naprawdę terenu, to już nie chodzi o to, bo to jakby ta rozmowa najważniejsza była. Ona jest drugą ważną rozmową po wcześniejszych. Wcześniej były deklaracje wszystkich gmin. Wyklarowało się, że tak naprawdę tylko trzy gminy przystąpią do wspólnej realizacji. O czym Państwo zresztą na bieżąco będą informowani, bo czy takie projekty, czy konsultacje bezpośrednio w komisjach będą się musiały odbywać i wśród radnych, którzy są no, sprawą zwierząt bardzo zainteresowani, a taka część jest spora z Państwa, więc wiem o tym. Więc drodzy Państwo, będzie to na bieżąco i to tak czy tak musimy zapewnić, aby nie wieść zwierzęcia rannego czy chorego do schroniska pod opiekę na przykład 200 km dalej i płacić horrendalne pieniądze. Więc miejmy to w świadomości. Jest prawdopodobne, że również do tych trzech gmin dołączy się również miasto Lidzbark Warmiński, które możliwe, że chciałoby również, nie wiem czy partycypować, ale przynajmniej deklaruje oddawania komercyjnie oczywiście zwierząt również pod opiekę naszą tutaj wspólną, można powiedzieć, połowy powiatu bartoszyckiego. To takie informacje dosyć ważne, bo to nam pozwoli ten program rozbudować w taki sposób, że i lekarz weterynarii będzie zadowolony i wolontariusze, bo taka informacja o tym, czy będą to wolontariusze, tak, będą tam wolontariusze, jest to dla nas bardzo istotne, każdy wolontariusz jest bardzo pozytywną osobą. Jeżeli będą to odległości związane jakimś większe od Bartoszyc, jasna sprawa, że też rozmawialiśmy na temat ewentualnego pomocy w transporcie wolontariuszy, w tak zwanych akcjach społecznych i tak dalej, pomocy. Chcemy, żeby można było to wspólnie zrobić cywilizowanie. Po pierwsze, zgodnie oczywiście z pełnymi normami technicznymi, a po trzecie też z zabezpieczeniem społecznym i z brakiem, dlatego te odległości mogą być różne, i z brakiem tak zwanych protestów społecznych. To wszystko niestety trzeba razem połączyć, aby do tego doszło. Dziękuję. No to proszę. Ja jeszcze mam ostatnie pytanie, panie burmistrzu. Jeżeli się okaże, że ktoś na przykład sam zaopiekuje się gdzieś zwierzęciem, które zauważy na drodze, czy on może wystąpić do Urzędu Miasta o zwrot kosztów leczenia? Nie swojego, oczywiście zwierzaka, tak? No. Ale tutaj no, czasami są takie sytuacje, że ludzie naprawdę biorą zwierzaka, widząc go w jakimś opłakanym stanie właśnie po wypadku i sami idą do lecznicy. No ale wiadomo, że no, koszty są w tej chwili bardzo duże leczenia zwierząt i czy jest możliwość, żeby oczywiście po udowodnieniu, że jest to nie własny zwierzak, no bo to różnie bywa. To przede wszystkim to trzeba udowodnić. Powiem wprost, bo to też ma duże znaczenie. Zaraz Państwu powiem, co dalej pójdzie za tym schroniskiem, bo też rozmawiamy nad akcją, i to wprost mówię, kastracji społeczną albo nawet budżetową. Czekamy, bo są możliwości, już niektóre województwa dają dofinansowanie na, i to duże dofinansowanie, na kastrację i chipowanie zwierząt domowych, obowiązkowe wręcz. My nie wymagamy od mieszkańców obecnie podatku od zwierzęcia. Znieśliśmy ten podatek już w tamtej kadencji, jak pamiętam, więc albo nawet i wcześniej, jak chyba jeszcze radnym byłem, tak, może i racja, czyli dwie kadencje temu. Wtedy znieśliśmy podatek, ale zobowiązaliśmy też mieszkańców o dbanie o te zwierzęta, tak? I tak zwane nie ma w tym momencie litości, jeżeli ktoś bezpańsko puści psa, trzeba go poszukiwać i tak dalej, no mandaty są nakładane, to tym też głośno trzeba powiedzieć, ze względu właśnie na to, że nie ma tego opodatkowania. Jeżeli uda nam się też akcja chipowania, to jest duża szansa, że tych zwierzątek będzie mniej i nie będzie można wówczas powiedzieć, przepraszam, no teraz powiem brzydko, moje zwierzę jest chore, powiem, że wziąłem z ulicy, tak, to co też i pani powiedziała, pani radna, bo no... Takie sytuacje, przepraszam, też bywały. Gdy będzie chipowane, no to będzie jasne, tak? Co to jest za zwierzę, skąd się wzięło, jeżeli gdzieś dzikie, nie z terenu, a ten, to wiadomo, że wtedy będzie łatwiejsze. Jeżeli ktoś jest w stanie udowodnić, nie wiem, znaleźć świadków, zrobić zdjęcie z tego miejsca,
to nie wiem, jak to wygląda technicznie, ale myślę, że w jakiś sposób możemy pomóc. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Katarzyna Wasak jeszcze. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałam tylko powiedzieć o tym, że no to, o czym teraz rozmawiamy, no to jest swego rodzaju perspektywa, bo chipowanie, bo w końcu próby jakby skonsolidowania sił wszystkich samorządów i utworzenia schroniska czy przytuliska, to wszystko super, bo o tym od wielu lat już rozmawiamy, ale też jakby rozumiem to, co powiedziała Elżbieta w trosce o to, żeby te zwierzęta, które znajdujemy podczas tych wypadków drogowych, co z nimi zrobić. Współpracujemy z dwoma stowarzyszeniami. Dwa stowarzyszenia, które zajmują się opieką nad zwierzętami, są bardzo aktywne i o tym wiemy. I jako, że pan burmistrz powiedział, że oczywiście w trybie konkurencyjnym my nie możemy podawać żadnego zakładu, żadnej weterynarii, żadnego zakładu lecznictwa, to tak, ale czy nie można by było przeprowadzić rozmów właśnie z tymi stowarzyszeniami i rzeczywiście te przynajmniej informacje do tego programu podać, że aby kontakt odbywał się za pośrednictwem stowarzyszeń, ponieważ no, za chwilę będziemy przyjmować program opieki nad zwierzętami, a chcemy, żeby po prostu program żył, bo no, wiele programów, które wynikają jakby z mocy ustawy, ja już generalizuję teraz, przyjmują samorządy i one są po prostu programami, które się, że tak powiem, głosuje, przyjmuje i potem się nic z tym nie dzieje. Dziękuję. Nie ma więcej uwag, tak? Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/65, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. No nie ma pani Machniewskiej. Tak, 13 za, 3 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 9d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 4/65. Poproszę tutaj pana Janusza Pasjaka, członka komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkaniowej dotyczącej uchwały nr 4/65 wydanej w dniu 28 marca 2023 roku. Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkaniowej zapoznała się z treścią uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/191/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 października w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce i po wysłuchaniu wyjaśnień pani kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego pani Anny Własiu, komisja zaopiniowała uchwałę jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 16 głosami bez udziału pani radnej Machniewskiej. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 10 porządku obrad. Proszę państwa, proszę o spokój, zaniechajmy rozmów. Punkt 10 porządku obrad. Informuję państwa, iż w okresie międzysesyjnym do Rady Miasta wpłynęły 3 zapytania pana radnego Karola Kapuścińskiego. Zapytanie to było w sprawie naboru w programie dotacyjnym Symbole Narodowe RP, w sprawie utworzenia edycji limitowanej miejskiej gry Monopoly Bartoszyce, w sprawie naboru w rządowym programie odbudowy zabytków. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono, one wpłynęły 2 dni temu. Wniosek pani radnej Krystyny Dudę o zakup wiaty przystankowej i montaż na parkingu przy ulicy Turkowskiego też niedawno wpłynął, jeszcze odpowiedzi nie udzielono. Jesteśmy w punkcie 11 porządku obrad, to jest do spraw różnych. Informuję państwa, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Zażalenie dotyczące biletów na targowisku miejskim skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
prośbę o zakazanie palenia tytoniu na placu dworcowym skierowałem do Komisji do Spraw Samorządu i Bezpieczeństwa. To pismo otrzymaliśmy do wiadomości. I tyle z mojej strony informacji. Jeśli ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych, to bardzo proszę, zgłasza się pierwszy pan Jarosław Puszko, radny. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja mam tutaj cztery pytania w czterech różnych sprawach. Czyli pierwsze pytanie dotyczy koszy. Wspomnianych pisałem też jakiś czas temu zapytanie do pana burmistrza o montaż takich koszy na ulicy Korczaka. Otrzymałem wtedy taką odpowiedź jak gdyby odmowną i mam jeszcze pytanie odnośnie właśnie tego kosza. To znaczy no było tam uzasadnienie, dobrze, tak? Natomiast zamontowany został, tak? Ale ja mam pytanie, bo ja też jak gdyby wspominałem o tym, żeby promować segregację śmieci, tak? Jeżeli chodzi o te odpady zmieszane, tak jak to jest czynione w innych miastach, chociażby w sąsiednim Kętrzynie. Czy ten kosz, który teraz montujemy, to są kosze do odpadów zmieszanych, bo nie widziałem, czy po prostu do segregacji, a tylko takie, no to trzeba by było jeszcze właśnie zakupić te do segregacji odpadów. Robić tak, jak jest po prostu w innych miastach, bynajmniej próbować, tak? Robić, bo no, wiemy, ile śmieci właśnie odpady zmieszane kosztują. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy, no ja wiem, że to nie jest ulica należąca do miasta, ale czy pan burmistrz jako osoba właśnie, która dba o nasze bezpieczeństwo i zarządza naszym miastem, coś wie na temat remontu ulicy Nowowiejskiego? Czy w tym roku, bo tam do mnie też jakieś głosy docierały, czy ten remont będzie prowadzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich? I czy no to zostaną właśnie wymalowane te przejścia na tych ścieżkach rowerowych, o których też pisałem i o które też prosiłem, bo mieszkańcy właśnie na to zwrócili uwagę, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Jeszcze jedna sprawa dotycząca właśnie ograniczenia prędkości przy szkole podstawowej numer 4. Również tutaj napisałem zapytanie, wielokrotnie też o tym mówiłem. Dostałem odpowiedź, że wywnioskowaliście w 2021 roku o ograniczenie prędkości do 30 km. Ja zużyłem o 40 km. Wy dostaliście odpowiedź odmowną, a także bym prosił, żebyście jeszcze raz złożyli pismo, ale nie o 30, tylko o 40, tak? I wtedy myślę, że byłaby odpowiedź pozytywna, bo no jednak to jest bezpieczeństwo mieszkańców i dzieci przede wszystkim. No tutaj mamy przez 2/3 miasta ograniczenie do 40 km na godzinę, a tam, gdzie po prostu trzeba, gdzie jest szkoła, tak, gdzie dużo dzieci przechodzi, to można jechać z prędkością 50 km na godzinę. To jest drugie pytanie. Nie, to było drugie, jako drugie, tak łącznie, bo to połączyłem. I teraz pytanie trzecie dotyczy... No, według mnie... Dobrze. Pytanie kolejne może, tak? Dotyczy właśnie tej odpadającego baranka na przedszkolu właśnie publicznym numer 6, czy reklamacja została złożona już? Reklamacja jest naturalna, tak? Tak, to jest naturalne, bo to wiadomo, że tutaj błąd jak gdyby przez wykonawcę został popełniony. I jeszcze taka prośba na przyszłość, że jeżeli będziemy podpisywać jakiekolwiek umowy z ewentualnym wykonawcą, to żeby właśnie, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że na przykład no, układanie baranka, czy też malowanie elewacji będzie miało miejsce na przykład w okresie zimowym, to żeby wtedy aneksy wprowadzać, tak, do umowy, żeby tego błędu po prostu nie powielać, tak, no bo wiadomo, że ktoś, kto się zna na sztuce budowlanej, dokładnie wie, że zimą nie wolno malować, tak, wtedy, kiedy są temperatury minusowe. To taka moja po prostu prośba na przyszłość, żeby po prostu do takich błędów więcej nie dochodziło. I jeszcze mam takie ostatnie pytanie właśnie związane z planami remontu ulicy Majowej Krzywej Polnej, no bo mówię, w tym obrębie miasta nic od 40 lat się nie dzieje. Ulice są po prostu w tragicznym stanie. Ja wiem, że nie ma w budżecie, ale czy jeżeli będziemy po prostu pozyskiwać środki zewnętrzne, czy któraś z tych ulic właśnie zostanie właśnie uwzględniona? Myślę, że chcemy wszystkie ulice remontować, które są możliwe do remontu. To myślę, że to jest wola nasza wspólna. Tu nie ma jakiejś, nie wiem, niechęci do akurat poszczególnych ulic. To też jest tak, jeżeli są projekty, one są składane za każdym, każdorazowo do wszelkich możliwości dotacyjnych i ponownie zostały składane w ostatnim okresie, w którym było to możliwe. Pani radna Lucja Jędryczka, proszę.
Panie burmistrzu, ja mam takie króciutkie pytanie. W budżecie uchwalanym na 2024 rok zostały przeznaczone pieniążki na budżet obywatelski i moje pytanie jest, kiedy zostanie ogłoszone to, żeby to znowu nie było w okresie, kiedy są urlopy, kiedy są wakacje i zbieranie tych głosów jest wtedy uciążliwe i dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Starzyński, później pan Darski. Panie burmistrzu, ja tutaj z taką prośbą. Pozwoliłem sobie sprawdzić parę ulic, a w zasadzie chodzi o oznakowanie znakami drogowymi w mieście Bartoszyce. Całości miasta nie przejechałem, ale sprawdziłem parę ulic i chciałbym, żeby ktoś odpowiedzialny, odpowiedzialne służby zwróciły na to uwagę kompleksowo, bo na przykład uchybienia w oznakowaniu, ulica Kętrzyńska, zjazd z ronda, to jest tutaj przy samym urzędzie miasta, jak również od ulicy Młynarskiej do ronda, czyli cała ulica Kętrzyńska i Młynarska, no brak jest oznakowania znakiem D1. Ci ludzie nie wiedzą, jak mają się poruszać, na jakiej drodze się znajdują. Ulica Pieniężnego. Tam nie wiem, tam w ogóle jest... Pod tym względem nie jest to w ogóle przemyślane, dlatego że tam nie ma żadnego znaku. Tam jest skrzyżowanie dróg z ruchem okrężnym niewykonalne, bo jeśli chodzi o znakowanie, bo w jaki sposób te samochody wyjeżdżające chociażby z tych mydełek miałyby jechać przez rondo? W prawo raczej nie. Ale oznakować jakoś trzeba tą ulicę, bo ludzie wyjeżdżający z sąsiednich ulic nie wiedzą, jak mają się zachować. Też nie ma znaków drogowych. No, wychodzi na to, że tak. I tak. Zasada prawej ręki obowiązuje wtedy, kiedy stoi znak drogowy mówiący o równorzędnym skrzyżowaniu. Że odwołuje każde skrzyżowanie, odwołuje poprzednie znaki, także te powtarzać trzeba je. I tak, ulica Korczaka, brak oznakowań skrzyżowania, kto pierwszeństwo. Jeżeli skrzyżowanie równorzędne, to znak A5. Brak tabliczki rogatkowej z nazwą ulicy. Brak znaku A7, to jest ustąp pierwszeństwa przejazdu przy wyjeździe z pod hali sportowej na ulicę Słowackiego. Tam nie ma żadnego znaku. Ulica Trauguta. Brak znaku D1. Tam jest przy samym wjeździe, tam jest szereg takich uliczek i ludzie nie wiedzą, jak mają się zachować. No jeżdżą. Ulica Wiejska. Brak znaków D1. Po każdym skrzyżowaniu powinno być powtórzone znakiem D1. Ulica Andersa. Brak znaku kierunkowego, oznaczenia drogi z pierwszeństwem przejazdu. Ludzie wjeżdżający w ulicę Wojska Polskiego i Andersa nie wiedzą, jak mają się zachować, bo tam zaraz za skrzyżowaniem jest ustawiony znak z pierwszeństwem przejazdu i kto ma tam pierwszeństwo, to ten wjeżdżający nie wie.
ten wyjeżdżający z Wojska Polskiego ma znak wcześniej o podporządkowaniu. W każdym razie bardzo to jest może skomplikowane, ale należałoby na to zwrócić uwagę. Samochody obecnie są wyposażone w czytniki znaków drogowych, ale co mają czytać, jak tych znaków nie ma. Brak lustra przy wyjeździe z parkingu ulica Ogrodowa naprzeciwko ulicy Traugutta. Tam co prawda są chyba dwa lustra, ale brakuje jeszcze tego trzeciego, bo samochody zaparkowane na ulicy Paderewskiego ograniczają widoczność i tam dochodzi do wielu scysji kierowców. Jaką ostrożność należy zachować, żeby tam bezpiecznie wyjechać? No, chyba że ktoś będzie stał i kierował ruchem. I ulica Domborskiego przy wjeździe. Brak oznakowania, rozjazdy tam są, nie wiadomo. Przy wyjeździe z garaży, spod garaży, też ludzie nie wiedzą, jak mają się tam zachować, czy mają pierwszeństwo, czy nie mają pierwszeństwa. To tylko są rzeczy, które ja zauważyłem, jeżdżąc, poruszając się, ale jak już zwróciłem uwagę, no to rozszerzyłem troszeczkę to zainteresowanie, no ale wydaje mi się, że odpowiednie służby powinny się temu przyjrzeć i obejrzeć stan oznakowania naszych dróg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pan radny Widoltalski. Szanowni państwo, panie burmistrzu, panie przewodniczący, serii może tak zapytań mieszkańców. Czy można by było uchylić rąbka tajemnicy odnośnie Dni Bartoszyc? Gdzie się odbędą, bo placu nie ma? Cokolwiek. Jakie zespoły są zakontraktowane i tak dalej, cokolwiek. Drugi temat, była mowa o dużym festiwalu Disco Polo. Tutaj fani Disco Polo się upominają, czy będzie, bo miały być eliminacje krajowe, wyłonienia tam gwiazd na festiwal krajowy, tam 10 osób. Tak się mówiło i o tym się mówiło, że to jest albo w załatwieniu, albo to już się załatwiło. I jeszcze pytanie takie od pani Joli. Mówiła, że będzie obserwować. Pani Jolu, pytam się. Pytanie takie, kiedy w Bartoszycach będzie komunikacja elektryczna, tak jak w Kętrzynie, tak jak w Wisbarku, czy o tym się myśli i kiedy będzie darmowa komunikacja, czy o tym się myśli? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz usłyszał serię pytań. Proszę o odniesienie się. Zacznę, drodzy państwo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, od końca. Dwa pytania do dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury, więc nie będę wchodził w kompetencje. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, te pytania padają co drugą sesję tak naprawdę. I co drugą sesję odpowiadam, komunikacja miejska nie jest miejska, czyli bartoszycka, tylko jest to firma wyłoniona z przetargu. I to pytanie można, gdzie też rozmawialiśmy, przy następnym przetargu, jeżeli wpiszemy coś takiego w specyfikację, no to proszę bardzo, więc możemy w ogóle nie mieć komunikacji. To nie obrażając naprawdę, bo kto nam w tym momencie wymieni tabor na elektryczny i da nam ceny pozwalające jeszcze na bezpłatną komunikację. To znaczy, ja to jak zawsze powtórzę, ale to państwo tak samo mogą sobie powiedzieć. Wszystko się tyczy finansów, tak? Więc... Dokładnie, to że bezpłatne przejazdy to nie znaczy, że nie płacimy za nie, tak? No bo mieszkaniec nie zapłaci, to zapłacimy z budżetu. I też powtarzam, bilet jest też pewną zasadą, że chociaż jest częściowa odpłatność dla tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, bo nie obrażając, nie korzysta z komunikacji miejskiej połowa miasta, 1/3 miasta, ale jakieś 5-7%. I miejmy to świadomości, że ten bilet jest pokazaniem, chociaż partycypowaniem własnym w kosztach komunikacji miejskiej, a nie, to tak, z każdą rzeczą w ten sposób można rozmawiać, że ciężko w tym momencie partycypować w kosztach dla jakiejś mniejszej liczby osób aż tak w temacie związanych z komunikacją. To jest oczywiście ważne, to jest proekologiczne, to co pan mówi. Prawdopodobnie firmy też się zastanawiają nad
nad wymianą taboru, ale myślę, że musiały być bardzo duże programy rządowe, powiem wprost, związane z możliwością korzystania firm i z możliwością dofinansowania tego taboru elektrycznego, aby firmy się decydowały na tego typu rzeczy. My jako miasto w swoich zasobach jako miasto nie mamy spółki związanej z komunikacją miejską i z autobusami. Nie posiadamy własnego taboru. Mówię, posiadając jeden pojazd na Urzędzie Miasta, zdecydowałem się go przerobić, o czym wspominałem wcześniej, na instalację gazową, obecnie chyba najbardziej ekologiczną. I tylko tyle zmieniłem, bo tyle mogłem, nie zakupując nowego samochodu. Bo elektryczny bym kupił, to byłoby powiedziane, dlaczego pan burmistrz kupił samochód elektryczny za 250 tysięcy dla obsługi, nie wiem, Urzędu Miasta, więc takich rzeczy nie robimy. To tak jakby w tym temacie. Jeżeli chodzi o znaki drogowe, myślę, że to jest wniosek tak naprawdę, no on jest jak najbardziej słuszny, natomiast prosiłbym, jeżeli można, taki wniosek byłoby mi miło, gdyby wypłynął z Komisji Bezpieczeństwa po konsultacjach z Komendą Powiatową Policji. Jeżeli pan przewodniczący komisji byłby skłonny ten wniosek przewertować wspólnie z zainteresowanym radnym i zaprosić kogoś z komendy, to dlaczego nie? No możemy się pochylić nad wszystkimi znakami drogowymi w mieście. Czy nam to się uda zrobić kompleksowo? Raczej koszty na to nie pozwolą, ale nie znaczy, że takiej wymiany i w kolejności nie będzie dokonywana. Gdzie tak naprawdę my mamy co jakiś czas informacje z Komendy Powiatowej Policji, gdzie danego znaku brakuje, który znak trzeba poprawić i na bieżąco staramy się to wymieniać. Teraz mamy informację, wydaje mi się słuszną, o przesunięciu znaków stop na ulicy Wajdy, bo już kilka zdarzeń się wydarzyło, że ten stop będzie bliżej samego skrzyżowania i myślę, że to tak bardziej będzie motywować do tego stopu, nie tylko linia, ale bo on jest troszeczkę oddalony i jest to słuszna uwaga policji i cieszę się, że taki wniosek też padł, bo ja tak naprawdę, no ja nie jestem człowiekiem, który jeździ samochodami, więc nie mam aż takiej wiedzy, dla mnie się wydawał on logiczny, ale też i dla wielu mieszkańców. Natomiast jak widać, jest dla osób przede wszystkim z zewnątrz problematyczny, tak? No bo mieszkańcy się właściwie przyzwyczaili w dużej części. To jeżeli chodzi o znaki drogowe. Pani Lucyna Jędryczka pyta o budżet obywatelski. Myślę, że jest jakaś szansa, że na najbliższej sesji to stanie, dlatego że jest to przygotowywane. No jeżeli nam nie wyskoczy coś innego po drodze, ale to już państwo wiecie, co może wyskoczyć. Sprawy różne. Dalej mamy pan Jarosław Puszko. Kosze, segregacja śmieci. Nie, jak wspominałem wcześniej, kosze będą ustawiane sukcesywnie. Nie mamy zakupionych koszy do segregacji śmieci, więc takich nie ustawię, bo ich nie posiadam. Ulica Nowowiejskiego, remont. Ja będę się w najbliższych dwóch tygodniach kontaktował z panem dyrektorem dróg wojewódzkich. To jest w fazie projektowania obecnie. I jest duża szansa, że w tym roku rozpocznie się remont. I od razu odpowiem, i z automatu ograniczy nam się po tym remoncie prędkość na ulicy Nowowiejskiego ze względu na to, że planowane jest tam rondo między Nowowiejskiego a Żeromskiego, czyli przy szkole będzie z automatu ruch zwolniony, przejścia, zatoczki, znaczy inaczej te tak zwane zatoczki związane z autobusowe też dodatkowe zmienione w innym troszeczkę miejscu. Ja widziałem fazę tą koncepcyjną, nie mogę w tym momencie powiedzieć, że ona będzie w 100% identyczna z projektową, ale prawdopodobnie bardzo zbliżona. Jeżeli jest pan zainteresowany taką fazę koncepcyjną, posiadam u siebie samą koncepcję, to mogę przedstawić wstępną, żeby też nie było, że to jest jakby ostateczna. Ale liczę, że tak. Jeżeli chodzi o reklamacje, ja wiem, jakie widać pan strony czyta, wszelkie reklamacje. Wszelkie reklamacje są za każdym razem zgłaszane. Jeżeli chodzi o tematy przetargów, to też nie jest często i z robienia w okresie zimowym, też często nie jest wina nasza, bo przedsiębiorca musi rozliczyć się z pieniędzy, które dostaliśmy z zewnątrz do końca roku. I czasami na głowie staje i nawet przy złych warunkach i woli zrobić tą reklamację, ale rozliczyć się z finansów, bo inaczej no,
beknie, tak? My do końca roku musimy rozliczyć projekt. On do końca roku biegnie z tym, żeby to rozliczyć, wykonać. No często przez to się powoduje, że są miejscami tego typu sytuacje i on woli zamiast zapłacić horrendalną karę, zrobić tą reklamację i mieć spokój. Dlatego takie sytuacje będą się wydarzać. Nie jest to wina ani przedsiębiorcy, ani nasza, tak? Bo często dostajemy pieniądze też w ostatniej chwili, do końca roku musimy je rozliczyć. To są takie błędy, no bardziej strukturalne niż jakby formalne nasze, tak? Więc czy nasze, czy przedsiębiorcy, czy wykonawcy, tak powiem najprościej. No to się będzie wydarzać. Na szczęście tfu, dość rzadko się wydarza, ale będzie się niestety wydarzać. Proszę. Ja mam takie pytanie, aneks, co by spowodował w tej umowie na przykład? Czy można by było aneks? Nie rozliczyliśmy, nie rozliczylibyśmy, dotacji nie, byśmy nie rozliczyli. A nie można tak umowę na przykład sformułować, że jeżeli jest okres zimowy, to że nie można malowania wykonywać? No bo to będzie się powtarzać. Przy inwestycjach wieloletnich nie ma problemu, przy inwestycji jednorocznej termin 31 grudnia, już mówię, rozliczenia jest ostateczny. To już nawet nie chodzi o ten, a same wykonawstwo powinno się skończyć no na tyle, żeby można było to rozliczyć. Oczywiście to jest mniej problematyczne, jeżeli robi się coś wewnątrz, tak? Ale jeżeli są jakieś sytuacje na zewnątrz, no to wydarza się to, co się wydarza, choć ani przedsiębiorca, wykonawca tego nie chce, ani my tego nie chcemy. Odbiory wyglądają poprawnie, bo przy odbiorze to nie odpada. Mamy, mówię, tąpnięcie, mamy jakieś zawilgocenie i później to trzeba poprawiać na koszt wykonawcy, czyli on bierze pod uwagę prawdopodobnie to, że może to się zdarzyć. No, no nie ma wyjścia. Powiedziałem, że jeżeli my składamy wszystkie, jeżeli mamy projekty poszczególnych ulic, składamy to za każdym razem o dofinansowanie. Udało się w ostatnim rzucie dostać Andersa, pozostałe zostały wyrzucone, bo tak samo i wnioskowaliśmy między innymi też o ulicę o Jezu Struga. Są też dalsze programy, bywa często, że jesteśmy wrzuceni w rezerwę, bliższą, dalszą i tak jak w wypadku Andersa, dostaliśmy to bardzo późno z tej rezerwy. No teraz też liczymy, że coś z tych ulic, które zostały wrzucone w rezerwę, dostaniemy pieniążki. Czekamy oczywiście na następne edycje. A docelowo, drodzy Państwo, no, te pieniądze przez kilka ostatnich lat udawało się zdobywać, ale znajdziemy się w pewnym etapie, kiedy skończy się również, bo jeszcze będzie finansowanie europejskie. Skończy się finansowanie europejskie, będziemy musieli spinać budżet. Ja to mówię na odlegle w przyszłość niby. Znaczy ta odległa przyszłość to 6 lat, to nie jest duża. A wtedy trzeba będzie wszystkiego poszukiwać w budżecie. I prawdopodobnie remonty nie będą wyglądały tak kompleksowo jak obecnie, a będą one część ulicy, najbardziej w tragicznym stanie i tak dalej, żeby po prostu skleić budżet. Nic pięknego w tym nie widzę. No może i na struktura budżetu będzie, bo też są dyskusje cały czas w temacie no, sejmowym, może najprościej powiem, żeby nie mówić rząd czy opozycja, czy tam kto z kim, ale są cały czas te przymiarki, aby jednak samorządom troszeczkę więcej sypnąć tych pieniędzy z PIT-u, z tych tak zwanych podatków ryczałtowych. No liczymy, że wtedy my będziemy mogli sami samorządzić się, a nie liczyć, że wybiorą nam ulicę, której my do końca nie chcemy, tak? Albo wrzucamy wszystkie i wydawałoby się, że ta jest priorytetowa, wydaje nam się, że dostanie najwięcej punktów, okazuje się, że dostaje najmniej. I nie jest to nasze widzimisię, ale tak często jest oceniane. Drodzy Państwo, nie jest to jakaś zła wola z naszej strony. Wrzucane są naprawdę kompleksowo większość ulic. Chcemy je remontować, jest ich jeszcze dużo do remontu. Dużo zostało w tej kadencji poprzedniej wyremontowanych, poprzednich. To cały czas te remonty trwają. Sami Państwo zresztą wiedzą, bo przy kształtowaniu budżetu udaje się ten budżet, jak Państwo widzą, wykonać no, w 100% właściwie, no, z niewielkimi tam procentami. I to cieszę się, bo to jest jakby nasza wspólna praca i ta praca jakby jest wykonywana. Chciałoby się wszystko, a niestety wszystko trzeba etapować. I niestety jak się czekało na pewne rzeczy po 60-80 lat, to i 40 lat, to się okazuje czasami, że to jest mało. Przepraszam, brzydko brzmi, to jest całe moje życie i Pana prawie, ale tak to niestety wygląda. Ja wiem o tym, że mieszkańcy mówią.
Sami państwo wiedzą, co robimy, mamy co w budżecie i może pan też mieszkańcom powiedzieć, w budżecie zostały takie i takie przyjęte ulice, ja to powtórzę. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie, my naprawdę i wiem państwo, tak samo szukamy, cudujemy, nawet zwiększamy deficyt, aby jeżeli mamy możliwość dofinansowania dużego, to bierzemy i robimy, tak? Chcemy to robić. To nie jest tak, że to jest zła wola państwa, czy zła wola moja, czy urzędników, więc każdy chce, aby tych ulic było jak najwięcej zrobionych, żeby było jak najbardziej poprawne, a mieszkańcy byli z tego zadowoleni, to jest logiczne. Pani radna Machniewska, później pani Zabłocka, później pan Karol Kapuściński. Tak, właściwie taka propozycja, mianowicie często ja słyszę słowo ekologia, ekologia, ekologia. Ja mam takie pytanie, czy my za bardzo nie wchodzimy po prostu w taką pułapkę ideologiczno-biznesową, bo nie jest tematem tabu to, że za ekologią stoją wielkie biznesy. I może rzeczywiście, jak będziemy już tak mówili o ekologii, to zastanówmy się albo uzasadniajmy to, dlaczego tak trzeba by było wprowadzić te samochody elektryczne. Czy rzeczywiście my mieszkamy na takich terenach, że nie da się oddychać? No już profesor Szyszko mówił, że lasy sobie radzą z dwutlenkiem węgla. Świetnie. I teraz tak, no przechodzić na elektryczne samochody, tak? Czy też z kolei nie palić węglem, a jesteśmy krajem, który śpi na węglu i moglibyśmy być potęgą i suwerenem energetycznym, ale nam się wmawia ekologia. Tak? Więc gdyby ktoś tak rzeczywiście starał się być ekologiczny, to naprawdę skupowałby butelki, tak jak było kiedyś, tak? Byłyby skupy i tak dalej, jakby ktoś rzeczywiście myślał o ekologii. Ale to za tym stoi po prostu biznes i jak mówimy już o ekologii, to uzasadniajmy, czy rzeczywiście na naszych terenach jest potrzebne, tak? Czy rzeczywiście w Polsce ta ideologia no, dała nam się wdrukować w głowy, bo często słyszę ekologia, ekologia, wszyscy są za ekologią. Jakoś tak szybko daliśmy sobie wdrukować coś, co właściwie w naszej gospodarce, w Polsce, no, nie ma żadnego kompletnie uzasadnienia. Dziękuję bardzo. No to było takie. Dobrze, pani Elżbieta Zabłocka, proszę. Panie burmistrzu, ja mam dwa pytania. Co prawda jedno, ja znam odpowiedź, ale ponieważ trzeba uspokoić mieszkańców, to poproszę o odpowiedź. Ponieważ przy tym placu, który się remontuje, na górze pęka ścieżka rowerowa. I proszę tylko o uspokojenie mieszkańców, że ona będzie na pewno naprawiona. I drugie moja prośba jest, ponieważ no już któryś raz z kolei dzwonią do mnie mieszkańcy mieszkający na kwadracie i no z taką troszeczkę i rozżaleniem i troszeczkę z pretensją, że mamy znaki zakazu, a nikt tak naprawdę ich nie egzekwuje, że bardzo dużo zaczęło ludzi wjeżdżać po godzinach, które są no, ustawowo, że tak powiem, ograniczają wjazdy. I to samo jest sobota, niedziela. Także mieszkańcy apelują, żeby albo egzekwować to, albo znaki zakazu po prostu zdjąć. Także to tak przekazuję od mieszkańców. No ale to widocznie wiesz, nie zawsze. Tak. Nie może nie zawsze, ale ja powiem, że egzekwowane są te znaki. Pan radny Karol Kapuściński, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, tutaj Pani Elżbieta mnie wyprzedziła z jednym z pytań odnośnie tego właśnie, mam tu zdjęcie też tego uszkodzenia tej ścieżki rowerowej, ale to wiadomo, że będzie firma, która to także tak doprowadziła, to poprawi. To jest jasne, oczywiście. Mam pytanie odnośnie 3 czerwca, bo rokrocznie jest 3 czerwca Światowy Dzień Roweru. Teraz to się nakłada, że tak powiem, ten termin z Międzynarodowymi Dniami Bartoszyc. Czy Światowy Dzień Roweru, bo w Bartoszycach coś się dzieje co roku właśnie z tej inicjatywy właśnie, to czy będzie to jakoś ujęte, będzie w jakiś sposób jakieś przedsięwzięcie, nie wiem, jakoś to będzie odznaczone w jakiś sposób, coś będzie w tej kwestii zrobione? Proszę bardzo, pani Katarzyna Basak. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy można by było porozmawiać z przewoźnikiem naszym, z firmą Delux, odnośnie odjazdu autobusu z przystanku przy ulicy Pieniężnego, ponieważ pracownicy i MOPS-u Środowiskowego Domu, a przede wszystkim uczestnicy zajęć właśnie w tych dwóch punktach, zwracają też uwagę, że autobus jest jakoś około godziny, nie wiem, około 9.
9, potem koło 13. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, to 15, przed 15 chyba za 25, 14:35 jest autobus, a później nie ma. Czy można by było porozmawiać i ewentualnie jakąś tam dodatkową godzinę wprowadzić tak, żeby stworzyć tą dogodność dla pracowników? To znaczy ja tego nie wiem, że otrzymali odpowiedź na piśmie, czyli nie ma jakby możliwości? Szanowni Państwo, na temat komunikacji miejskiej, odjazdu z poszczególnych przystanków, z działek, spod szpitala, z poszczególnych zakładów pracy rozmieszczonych w całym mieście, nie da się, żeby z każdego przystanku odjeżdżał ten autobus o 15:05, bo tak by było najlepiej. Jest to problematyczne. Mamy linie, które mają pewien ciąg i to dotyczy linii komunikacyjnych. Mamy ograniczoną ilość wozokilometrów zgodnie z umową. Mamy pieniądze, które przeznaczyliśmy, jak Państwo wiedzą, horrendalne na komunikację miejską. Rozmawialiśmy na temat długotrwale. Każde przesunięcie godziny w którąś, w jedną lub w drugą stronę zaburza cały cykl jazdy trasy autobusowej i pracy kierowcy. Jeżeli chcemy przesunąć albo dodać jedną linię lub jedną trasę dodatkowo, wiąże się to z kosztami. Niestety nie da się dogodzić wszystkim, choćby się chciało. To tak powiem od siebie, nie obrażając nikogo, bo też rozumiem te wnioski, ale naprawdę miałem wnioski od mieszkańców, którzy mówią, a moje dzieci za wcześnie przyjeżdżają do szkoły. Z tego samego miejsca, a moje dzieci za późno wracają ze szkoły. I to jest ciągłe pytanie, za późno, za wcześnie, a traf w środek dokładnie, idealnie dla każdego. No nie da się, choćby się chciało, no drodzy Państwo, no na tym polegają linie, że one jadą przez całą trasę. Zgodzę się z wnioskami i to jest jakby monitorowane, że autobus na przykład przyjedzie za wcześnie, bo opóźnienie autobusu rozumiem, ale przyjedzie za wcześnie i tu już zwracaliśmy uwagę dla firmy przewozowej, aby jeżeli autobus ma zaznaczone, że ma na godzinę taką być, to nie może 10 minut wcześniej przejechać, bo ludzie dokładnie na tą godzinę chcą przyjść. Dokładnie, więc musi poczekać w danym miejscu i niestety ten przestój, jeżeli mu się uda na światłach, czy gdzieś wcześniej przejechać, czy nie ma korku w tych godzinach, niestety musi przeczekać i poczekać, żeby zgodnie z planem odjeżdżać. I na to zwracamy uwagę. Natomiast na przesunięcia są na tyle skomplikowane, że zaburzają. I w tym momencie zrobimy dobrze, przepraszam, mówię w cudzysłowie, dobrze zrobimy dla pracowników i mieszkańców i tych wszystkich osób, którzy z ulicy Pieniężnego, a źle zrobimy dla kogoś innego, kto przyjdzie od razu do mnie ze skargą, a dlaczego ten autobus został przesunięty, a teraz ja muszę tyle czekać, albo ja w tym momencie mam coś innego, a było to, już jesteśmy przyzwyczajeni. To niestety jest problem, jak w wielu wypadkach, kiedy są jakieś duże połączenia, bo w ten sposób myśląc, to ja też wolałbym do Warszawy, załóżmy, jechać gdzieś pociągiem i o tej godzinie, aby mógł do kosz dojechać. Do PKP się nie zwrócę, bo mi nie odpowiada. Niestety poddaję się temu, co jest. Przykre, ale prawdziwe. Choć wolę możemy wszyscy mieć, tak? Natomiast możliwości są ograniczone tym, co powiedziałem, tak? Bo tak to jest, no niestety. Ale odpowiem też na pytania wcześniejsze. Jedno pytanie. Dziękuję za te wyjaśnienia i mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej drogi, która prowadzi od garaży przy ulicy Słowackiego. Wracam do tego tematu, może trochę z uporem maniaka, ale właściciele, osoby, które korzystają jakby z tych, są właścicielami garaży, ale płacą podatek za dzierżawę gruntu, sami robią jakieś wysypki, żeby móc dojechać do garaży. Później droga, która właśnie prowadzi od ulicy Słowackiego do Poniatowskiego, tutaj niegdyś pani kierownik Wydziału Inwestycyjnego też wspomniała, że będzie prowadziła rozmowy z głównym wykonawcą przeprawy mostowej, bo jest
naprawdę poważny problem, ponieważ mamy z wózkami nie mogą się przemieścić tą trasą, to jest po pierwsze. Osoby starsze to już w ogóle jest bardzo utrudnione, utrudnione w ogóle dojście do miejsca jakiegokolwiek. Ja wniosek składałam do budżetu też właśnie, żeby to przypomnieć. Natomiast ja bardzo proszę, nie wiem już ile tych wniosków przez te ostatnie lata złożyłam, czy można by było się pochylić może sumptem własnym, żeby cokolwiek tam zrobić, bo tam jest tragedia. Poza tym ciężki sprzęt, który przemieszczał się w momencie, kiedy była robiona przeprawa mostowa, bardzo mocno zniszczył jeszcze tą drogę, w zasadzie dwie drogi. Czy można by było do głównego wykonawcy się odezwać i poprosić o to, żeby cokolwiek z tym zrobił? Dziękuję. Proszę panie burmistrzu, do tych pytań. O właśnie, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? No kończą się już sprawy różne. Liczę tylko, że nie będzie ad vocem. Spokojnie. Szanowna pani Wioletta Machniewska, i tak i nie. Czyli zgadzam się z panią, z drugiej strony się nie zgadzam, bo postawy proekologiczne uczą też zdroworozsądkowego myślenia, tak? Rozumiem narzucenie i jakby zbyt przesadne wchodzenie w ekologię i w tym momencie się z panią zgodzę. Natomiast powinniśmy takie postawy proekologiczne rozwijać, bo tak naprawdę mieszkamy na jednej ziemi i jak ją będziemy niszczyć czy bardziej eksploatować, to zawsze jest to jakiś taki ogólny minus. Co prawda zgodzę się z panią i też nie podoba mi się to, że jesteśmy, że tak powiem, aż tak przesadnie proekologiczni jako cała Europa, powiem, nie Polska, a jako cała Europa, kiedy śmieje się z nas Rosja, Stany Zjednoczone i inne państwa, które kompletnie mają to gdzieś. I to z tego względu i Chiny. I z tego względu się zgodzę, że nie powinniśmy być, no teraz powiem określenie, powiem, święć się od papieża, tak? No ale w tej sytuacji tak to często wygląda. Jeżeli chodzi o postawę mieszkańców, to nie są złe postawy, bo jeżeli ktoś stara się działać proekologicznie, to powiem wprost, nie mówię, to nie musi dotyczyć samochodów elektrycznych czy tego typu miejsc, bo wiemy dokładnie, że akumulatory też coś zaśmiecą. One są też tworzone niekoniecznie ekologicznie. To wszystko jakby ma znaczenie. A nie korzystamy, załóżmy, wtedy ze swojej gospodarki. Ja tak specjalnie ad vocem tylko mówię. Natomiast podstawa ekologiczna jest to również dbanie o środowisko, o sprzątanie, o czystość. I to jest ważne. O wody, o to, żeby mniej korzystać z wody, żeby wykorzystywać to, co jest potrzebne, tak? Ale w sposób taki zdroworozsądkowy. Dlatego z panią się w dużej części zgadzam. Panie burmistrzu, takie postawy to już ja w szkole podstawowej, no takie postawy chodzi. Byłam uczona i dalej to się nic nie zmieniło, szanowni panie. Tylko chodzi o to, że jeżeli już mówimy, ja często słyszę ekologia, 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 tak? A to... No to się zamienia, to już się zamieniło wręcz w ideologię, a już właśnie tak jak pan zauważył, stoją za tym też potężne biznesy. Więc jeżeli będziemy mówić już o ekologii, to przynajmniej uzasadniajmy. Zgadza się. No tak. Właśnie, o to mi chodzi. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zabłocka, tak rozmawialiśmy, tak, ścieżka rowerowa, jeżeli są jakieś uszkodzenia przy wykonawstwie, z automatu musi to być poprawione. Jeżeli nie jest zabezpieczone, to ja zaraz zwrócę uwagę, czy jest to zabezpieczone w momencie, kiedy jeszcze nie jest poprawione, więc to jak najszybciej prosiłbym do Wydziału Inwestycyjnego, aby od razu to skontrolować. Tym bardziej, że prace chyba jeszcze trwają, tak, trwają o tej godzinie, to można to zabezpieczyć, a jak się uda, od razu poprawić. Jeżeli chodzi o parkowanie na kwadracie, wczoraj miałem okazję mieć dyżur z panem komendantem w Bartoszowskim Domu Kultury i między innymi mieliśmy okazję spokojnie na ten temat porozmawiać i wiem, że panie komendancie, pan mnie słyszy, czy pan rozmawia z kim tam? A z panią, a też panią radną, przepraszam, ale temat jest ważny, jeszcze sesyjny. Natomiast pan komendant mi przekazał, dlatego już nie proszę go do mikrofonu, bo może nam się wydłużyć sesja. To bardzo króciutko powiem tak, są kontrole raz i są mandaty normalnie dla osób, które zbyt długo lub w tych godzinach, których nie mogą, jeżdżą. Ale chciałbym też państwu powiedzieć, zwłaszcza
zwłaszcza dla mieszkańców, którzy czasami może nie rozpoznają, czy to jest taksówka, czy nie, bo widzą, że tylko samochód przejechał albo końcówkę rejestracji widzą. Większość taksówek ma zgody na przejazd, tak, czyli dowożenie, odwiezienia. Część zakładów gastronomicznych z tego miejsca, jeżdżąca z samochodami niekoniecznie oznakowanymi na zewnątrz, że jest to, nie wiem, ta restauracja, też ma możliwość dowożenia produktów, również w godzinach popołudniowych czy w weekendy. To jest jakby tą zgodę otrzymali, bo też nie chcemy ograniczać działalności gospodarczej poszczególnych przedsiębiorców. Czyli to jest jakby, to zostaje. Natomiast parkowanie, inne rzeczy takie, czy długotrwałe, czy ktoś dla zgrywu sobie podjeżdża do banku i uważa, że sobie wypłacę, nie będę zauważony. Niestety dla tej osoby, powiem, jest zauważany i mandat dostaje. Światowy Dzień Roweru, tak jak i Światowy Dzień Dziecka i wszelkie inne dni. Czasami coś się uda zrobić, czasami nie. Jeżeli ma pan jakieś propozycje, które nie poniosą za tym jakichś większych kosztów, to bardzo bym prosił się skonsultować z Wydziałem Kultury i Sportu. Myślę, że można coś fajnego jeszcze dołączyć. Może i fajnie, że pan o tym powiedział. No, bo tak w tym momencie nie było planowane. Proszę się nie obrazić, bo tak jest. Tak, pani Katarzyna, na temat ulicy Słowackiego, to znaczy tak byśmy mogli powiedzieć, a dlaczego nie Majowa, już Słowackiego mamy robić, więc też tak rozumiem, bo przepraszam, wiem, że to jest, to był skrót wykorzystywany bardzo często przez większość mieszkańców. Obecnie, kiedy mamy ucywilizowane rondo, ten skrót jest mniej wykorzystywany, natomiast generalnego remontu raczej tam nie przeprowadzimy, ale tak jak łatane jest całe miasto, będzie łatane i to miejsce, bo musi być połatane, więc jakby to jest logiczne i z dyrektorem ZUK-u na ten temat niedawno rozmawiałem, że również ten skrót, czy przygarażowy, czy dotyczący dojazdu, będzie musiał być połatany. Co do, z tego co pamiętam, chyba zjazdów, tak, z tych, przez schody, tak, ze schodów, ja dziwię się, że to nie zostało załatwione, bo mieliśmy pełną obietnicę i nawet na piśmie, że będzie to zrobione, a liczyłem, że dosyć szybko, widać, że nie jest to szybko, więc upomnimy się ponownie o to. Zostanie to zrobione, nie zamontowane na trwale, czyli wiemy, o co chodzi, bo w projekcie niestety województwo tego nie przewidziało. A myśmy może wszyscy nie dopatrzyli, bo jednak tych konsultacji było mnóstwo i może akurat nikt nie zwrócił uwagi na te kilka zejść po schodach. No one są istotne, jestem w stanie to zrozumieć, więc jest to do poprawienia. Tak jak do poprawienia potrwałości projektu będzie, co państwo też często zauważają, że nie ma zjazdów dla wózków przy hali sportowej, tak? To też jest istotne, ja czekam, aż trwałość się skończy i te zjazdy dla wózków też po obu stronach będą, więc to są takie błędy, które się mogą pojawić, czy przy projektowaniu, czy później przy konsultacjach, i one wychodzą później przy dofinansowaniu zewnętrznym, powodują brak możliwości trwałej ingerencji, tak, w dany projekt, ale jest to jak najbardziej słuszne i tam miały być tak zwane zjazdy z metalowe, czyli tylko przytwierdzane, więc one miały być, że tak powiem, nie związane z trwałością, a jedynie z jakby obsługą, tak, danego miejsca. No i jak najbardziej naciśnijmy, przypomnimy dla dróg wojewódzkich, dla generalnego inwestora o tym temacie. Dziękuję. Czyli jeszcze nie było prowadzonych rozmów, bo to już było jakiś czas temu. Były rozmowy prowadzone i były zapewnienia. Patrząc na całość, dobrze, że pani mi o tym przypomniała, tak powiem, bo rozmawia się o następnych, otwiera się następne tematy i czasami, przepraszam, umknie coś takiego. Bardzo dobry okres wiosenny, jest to dobry moment, zwłaszcza też po sprzątaniu tym wszystkim. Dziękuję serdecznie również za tę uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze w sprawach różnych. Proszę, pan Tadeusz Azorewicz. Panie burmistrzu, odnośnie tych schodów i tych zjazdów, to przed końcem oddania tej drogi ja informowałem i jakoś do tej pory dopiero to się odezwało, bo wykonawca przespał czy zlekceważył, to trudno powiedzieć coś. Tak samo jak uważam ten odcinek, który został nam przekazany od ronda na Gdańskiej w kierunku szpitala, on powinien być przez województwo tych wykonali, a nam oddana droga ze zdruszkami rowerowymi, schodnikami po dwóch stronach, jednocześnie z nową nawierzchnią od ronda. Też przespało. No,
Jedna jest rzecz, że był 1 000 000 złotych, a 1 000 000 złotych zabrał pan Sycz, żeby jemu przekazać na inne roboty. Pieniądze poszły, a droga została, jak jeździ. Coś, nie tego. Dobrze, proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad, ale jeszcze nim zamknę oficjalnie sesję, pozwólcie państwo, że wszystkim tutaj obecnym, mieszkańcom naszego miasta, przyjezdnym, którzy będą gościć w naszym mieście z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy, złożę życzenia, by te święta wielkanocne były pełne nadziei i wiary, w zwycięstwo dobra nad złem. Niech zmartwychwstanie przyniesie nam wszystkim radość, miłość, spokój i szczęście. Wszystkiego najlepszego. Zamykam obrady dzisiejszej sesji Rady Miasta. Dziękuję państwu za obecność.